Halo, halo, siema. Jak mnie słychać? Pewnie zaraz ktoś wbije. I będzie hej, hej. O, siema, Mateo wbił dzisiaj pierwszy. A raczej napisał pierwszy. Dawid Walnik był drugi. 8-8 był trzeci. Dalej nie będę czytał, bo będzie bardzo dużo. O Jezu, ile osób już pisze. Dobra. Na start oczywiście pierwsze pytanie. Czy mnie dobrze słychać, czy gra nie jest za głośna? Standardowo. Tutaj sobie wyłączę, po co mi ma zabierać. Dobra, miniaturka mi wyszła. Dobra, jeszcze tylko wkleję info na grupę facebookową, że jest stream i gramy. Dobra, z Face'a się logam, żebym nie miał dźwięków. Będzie zapis, tak, będzie zapis. Proszę się nie martwić, zapis save'a, streama będzie, jak zawsze. Ja jeszcze sprawdzę dźwięk donate'a, czy słychać pierdnięcie, żebym nie przegapił. Pierdnięcie jest, super. Sławek nie zakładam, bo jest oczywiście za głośno. Za głośno, za gorąco. Nie gramy na nowym save'ie, gramy na starym. Nowy save jest tylko na serię. My gramy na save'ie tym drugim. Także no, save nowy jest na serię tylko. Nie chcę robić teraz czegoś, że odblokujemy, a potem ktoś, kto nie śledzi serii, nie będzie wiedział, o co chodzi, czemu to wszystko jest ugotowane. Poszło z kleksem. Hejo, hejo, witam wszystkich. Iden albo Kane. Nie wiem, zagramy sobie randoma. Zobaczymy, co nam wylosuje sobie dzisiaj. O, Bronek wbił. Siema, Broniar. Miałeś projekt robić i ze mną nie wyszedłeś. No nie! Magdalenę wybrało. A będzie dzisiaj odcinek zawiek save'a? Nie, nie będzie, bo mnie nie było w Łodzi i nie nagrałem nic. Ale zarobisz ty przedmiot na start, szczerze mówiąc. Dlaczego się nie uczysz? O nie, Natalia wbiła. Będę się uczył, nie martw się. Poproszę od ciebie notatki na komunikację, bo jutro mam do napisania komunikację. I jeszcze nie mam notatek żadnych, także jak masz coś, to możesz podesłać. Siema, Browar, pozdrawiamy Broniara. U mnie dzisiaj 20 stopni tylko. U mnie było 30 w cieniu w Skierniewicach, zanim wyjechałem do Łodzi. W sumie zacząłeś stream, a ja włączyłem lapka. Aha, no to super. Nie, no i tak bym teraz nie wyszedł, więc... Pomyślałem sobie, nagram streamka, czemu nie? Cześć Kamilo, witam wszystkich jeszcze raz. O, teraz pewnie dużo osób chodzi. Oczywiście start streamka. A właśnie, piguły, zapomniałem, że to jest speed up. No nie, ktoś pisze. Natalia, pozdrawiam. Wyłączę sobie dzwonek. Ile kosztuje Isaac na Steamie? Zobacz sobie, co za problem, wejdź na Steama i zobacz, ile kosztuje Isaac. No bez przesady, ludzie. Mangetsu wbił, o! Żeby nagrać Starbounda, to po co? Nagramy, jak będę po sesji, ziomuś. Chill out. Nie, serio, teraz to tylko krótkiego streama sobie zrobimy, muszę się uczyć, jutro egzamin znowu, kolejny. Ale jak na razie wszystko zaliczone, miejmy nadzieję, że się nic nie zmieni. Siema, Dworzyk 14. Daj Seeda. To ja teraz pokażę wam Seeda. Jak chcecie sobie obczaić, to zróbcie screena i tyle. Ja nie będę go przepisywał, bo mi się nie chce. Proszę bardzo, róbcie screeny jak chcecie na Seeda, a my lecimy dalej. O, czarny bił. No nieźle się uczył. Mówiłem, że wieczorem się będę uczył, że teraz na jakiegoś browara bym wyskoczył. To nie, no nikt nie chce, no. Wszyscy zajęci. Ej, napiszcie mi, co jest bliżej walki z bossem. Sklep czy specjalny pokój? Bo tu mamy jakieś dwa pokoje, a jeden z nich jest specjalny i nie wiem który. Wydaje mi się, że sklep jest bliżej walki z bossem, ale jak wiecie, to napiszcie. Tak, będę próbował zrobić ileś tam procent, ale nie na tym save'ie. Nie, to jest gramy na starym save'ie, jeszcze raz mówię. Gramy na starym save'ie, nowy save jest tylko na serię. Na nim nie będziemy robić streamów. Poza tym tu mamy więcej postaci i itemów. Sklep jest bliżej walki z bossem. Super, czyli tu jest pokój specjalny.
Ale to dzisiaj Saksonia. No już, przestańcie z tymi komplementami. Dobra, przed walką z bossem trafiła nam się Book of Revelations, ale ja nie chcę walczyć na pierwszym piętrze z jeźdźcem apokalipsy, nie chcę mieć aż tyle. Chociaż nie, możemy pójść na Midboya, czemu nie? Użyjemy sobie Amharta, ja wezmę ze sobą Book of Revelations, bo to jest lepszy przedmiot aktywny. Poza tym teraz pozwoli nam to walczyć z jeźdźcem apokalipsy podczas walki z bossem. Czyli będziemy mieli Cube of Meat albo Ball of Bandages, fajnego Orbitala. U mnie dzisiaj była burza, jak ja bym chciał, żeby tutaj przywaliło taką burzę albo deszcz, dajcie spokój, jest tak gorąco, się nie da wytrzymać. Ale nie martwcie się, jutro? Tak, bo dzisiaj sklepy zamknięte. Jutro już dostałem hajs od mamusi kochanej i będę sobie szedł i kupię sobie wiatrak, więc nie będzie aż tak źle z nagrywaniem i robieniem streamów, bo będę miał w końcu wiatraczek. Jaki smak liquida? Jakiś stary w ogóle przeterminowany liquid, nie mam żadnego dobrego. Miętowy jak ja tylko... O Jezu, pierdnięcie. Kali 197. Elo, elo, pozdrów mnie i się nie zgrzej. Żółwik dla ciebie, oczywiście cię pozdrawiam, dzięki za wsparcie. Kontynuując, ja tylko liquidy mam raczej takie miętowe, mentolowe, odświeżające. Nie przepadam za jakimiś słodkimi. Tak jak mówiłem, Ball of Bandages na pierwszej walce z bossem. Lecimy sobie na kolejne piętro. To poszło super, szczerze mówiąc, naprawdę. Przeczytałem ulany. W jakim... ulany, upalny stream. Ulany to już nie teraz, już troszkę schudłem. 7 kilo, pozdrawiam serdecznie. Do Krasnodaru sobie wejdziemy, mamy dużo zdrowia, czemu nie. W województwie mieszkam łódzkim. Ze Skierniewic, ale mieszkam w Łodzi. Po raz miliardowy to mówię. Nie bierzemy na razie baterii, weźmiemy ją sobie jak naładujemy już przedmiot aktywny. Właśnie, ja też czekam na Don't Starve Hamlet, bo tam widzę, że broniar pisze, że na niego czeka. Hamlet chyba tak się nazywa ten nowy update, coś w tym stylu. Prawdopodobnie będę to nagrywał, chociaż strasznie i tak mam ochotę grać ciągle w Shipwrecked. Jakby był ten Shipwrecked na multi, to sądzę, że Shipwrecked na multi od razu by się pojawiła seria z Mangetsu, bo miałbym zdecydowanie pewnie większą chęć to nagrywać jak Starbanda, ale Starbanda oczywiście też nagramy, nie martwcie się. Jestem ze Zgierza, o tam gdzie się paliło wysypisko śmieci już dwa razy. Zagrasz kiedyś w Raft? Raczej nie. Ominąłeś Secret Room, bardzo możliwe. No to trudno się mówi. Dzisiaj dopiero odblokowałem D6. Ja będę starał się odblokowywać D6 na tym nowym save'ie czym prędzej, bo Isaac z kostką przecież robi nam całą grę. Tylko nie pamiętam, co trzeba zrobić, aby D6 odblokować. Chyba jako Blue Baby musimy kogoś zabić. Albo Szatana, albo Isaaca. I dzięki temu Isaac będzie zawsze trzymał D6 na starcie. Jak wiecie, to możecie mi napisać. Dosyć średni przedmiot, możemy sobie wziąć, czemu nie? Jaka jest twoja ulubiona gra? Wizardry 8. Albo Diablo 2, albo Isaac. Jak Blue Baby Isaaca. Tak, żeby Isaac trzymał kostkę na starcie, musimy zabić jakiegoś bossa jako Blue Baby. Tak mi się wydaje, że to działa. Ja nadal nie mam odblokowanego chyba Blue Baby, także nie mam co tego odblokowywać i troszkę się pewnie zejdzie, ale no to jest tylko kwestia czasu. Kolejny odcinek też postaram... Ło, pierdnięcie. Nobelek. Elo, Ryfo. Co tam u ciebie, bo u mnie spoko, byłem drugi w Fortnite na solo. 3 złote, żółwik dla ciebie, wielkie dzięki za wsparcie. Tylko dokończę. Nie pamiętam, o czym mówiłem. A o tym pewnie Isaacu i tak dalej, czyli nic ciekawego. Gratki bycia drugim na solo. My już wygraliśmy z chłopakami nieraz w Fortnite, tam kilkadziesiąt winów już chyba mamy. Także nawet nieźle nam idzie. 3 winy duo na składy zrobiliśmy, więc też spoko. A jak u mnie... Sesja, niestety, się sesja zaczęła, ale i tak już chyba większość ocen mam, ale przynajmniej najgorsze egzaminy jak dla mnie. Nie mam zielonego pojęcia, jak zaliczę retorykę na przykład, bo na wykładach byłem bardzo często oczywiście. Więc chyba mnie czeka wrzesień, ale no niedługo już się sesja skończy, 2 następne tygodnie będę troszkę zajęty. Ale po tych 2 następnych tygodniach, tak jak mówiłem, będziemy sporo nagrywać, codziennie będę starał się wypuszczać minimum jeden odcinek z Isaaca. Wrócą serię z innych gier, jak na przykład z Dead Cells, Enter the Gungeon i tak dalej, i tak dalej. Ja z chęcią to wezmę, czemu nie?
Wiem, że stracimy czerwone serduszka, ale jakoś mi specjalnie na tym nie zależy. To by było całe piętro, lecimy na kolejne. Speed up jest bardzo fajny, 9-3 jest bardzo fajne. Pokonać Isaaca jako Blue Baby, czyli dobrze mówiłem, jedna z tych wersji. Isaaca jako Blue Baby pokonać, wydaje mi się, że to nie będzie jakiś mega wielki problem. 5 bomb, bardzo fajnie. Tu możemy widzieć pigułę Speed Up, więc sobie... użyjmy piguł, czemu nie? 48 Hour Energy, bardzo fajna piguła. Perks również bardzo fajna, ale niestety jakoś specjalnie teraz nieprzydatna. Odnów Terrarię. Ej, strasznie mam parcie na granie w Terrarię, naprawdę, ludziska. Bardzo mi się chce grać w Terrarię. Ale no teraz w ogóle to jest bez sensu, bo... ciągle czekam na ten nowy update. Poza tym nie wiem, czy jakby ten update nie wyszedł, nie chciałby na przykład Mangetsu ze mną nagrywać. Byśmy mogli przecież wspólnie nagrywać. Zawsze we dwóch się gra fajnie jak samemu. Ale naprawdę, w Terrarię mam strasznie ochotę grać i nagrywać, ale... w takie gry nigdy nie gram, żebym się nie wypalił przed robieniem nagrywek. Dawaj chmurkę. Nie rozumiem. Chyba, że z epeta. Kiedy CS? No, raczej nieprędko. Bardzo rzadko ogólnie w CS-a grywam. Ostatni raz z broniarem graliśmy sobie w CS-a i jego kumplami i było całkiem spoko. Miał kumpli Global Elity i jakoś bardzo od nich nie odstawałem. Więc byłem nawet zadowolony. Grałem oczywiście gorzej, ale nie aż tak źle. Co chcesz Madziom odblokować? Jeszcze raz powtarzam, my tutaj gramy na save'ie naszym starym. Na livestreamach nie będziemy grali na nowym save'ie, aby czegoś nie odblokować poza odcinkami. Więc Magdaleną większość rzeczy mamy i tak odblokowane. Nie musimy mieć parcia na jakiegokolwiek specjalnego bossa. Chociaż Magdaleną i tak nawet na tym save'ie, no spójrzcie na to, Mega Shatana nie zabiłem, Hashaniem nie zabiłem nigdy. O masakra. Ale ja w ogóle nie lubię Magdaleną grać, więc pewnie dlatego. Dlaczego Ball of Bandages nie zmienił się w drugą formę, a strzela? Nie strzela Ball of Bandages, tylko my mamy Charm Tearsy, czyli różowe strzały. Czasami wystrzeliwujemy różowy strzał. Ball of Bandages nie strzela, tylko no mówię, to my. Elo, fajna miniaturka, dziękuję. W ogóle pozdrawiam mojego grafika. Patryku, bardzo cię serdecznie pozdrawiam. Nadal mi nie zrobiłeś nowych postaci na nową serię, ale to nic, jeszcze i tak odcinka nie ma. Dużo osób pisało, że bardzo im się podobają nowe miniaturki. Mi się również podobają. Link do fanpage'a Patryka, czyli chłopaka, który te miniaturki robi, będę linkował pod tą po prostu nową serią z właśnie Isaaca. Naprawdę mi się mega podobają. Tylko mówię, jeszcze wszystkie inne postacie trzeba zrobić, bo do każdej postaci będziemy mieli inną miniaturkę. Ryfek, grasz lub grałeś w Skyrima? Nie, nie gram, ale oczywiście grałem kiedyś i przyjemnie mi się grało. Grałem w Skyrima w dzień premiery. I w dzień premiery pamiętam, że go ściągałem z torrentów z Isohanta jeszcze. O masakra. To były czasy. Teraz co prawie w ogóle gier nie piracę, tylko je kupuję. Ale pewnie też dlatego, że jest GOG, a... skoro jest GOG, to znaczy, że ja mogę kupić grę i się mogę nią dzielić z moimi znajomymi bez problemu. To jest w ogóle świetne. Ja wiem, że to jest trochę nie fair, ale na przykład kupiłem sobie ostatnio na promocji Divinity Original Sin, bardzo dobrego RPGa, i... no na GOG-u to działa tak, że możesz ściągnąć instalator i tyle. Ja ściągnąłem instalator, Czarny ściągnął drugi instalator z tej samej kopii z mojego konta i sobie możemy grać przez neta, mimo tego, że tylko ja tą grę kupiłem. To jest magia GOG-a po prostu. Normalnie bym tych gier nigdy nie kupował, bo bym w nie i tak nie grał samemu, a tu proszę, bez problemu można grać we dwóch, kupując tylko jedną kopię. Wiem, że to trochę nie fair, ale... i tak chyba lepiej kupić jedną kopię jak żadną. Zrobisz maraton z Isaaca? No na pewno jak się sesja skończy. Znaczy jak się sesja skończy, to sądzę, że jeszcze 3 dni będę miał świętowania takie, więc też jakoś specjalnie często nagrywać nie będę. Natomiast już jak ogarnę, odpocznę, to zaczniemy częściej nagrywać. Będę miał wiatrak, zrobimy sobie może jakiegoś streama takiego z 6 godzin nawet. To było strasznie dużo jak dla mnie, bo ja nigdy nie robiłem streama dłuższego chyba jak 3 godzinki. Ale kto wie, możemy spróbować. Będę sobie z wami robił żarcie i jadł i będziemy grali 6 godzin. Może jakieś gierki nawet z widzami będą. Kiedy Diablo 2? Raczej nigdy.
Czy będziesz grać w Dead Cells? Tak, tak jak mówiłem, po sesji wszystkie inne serie, które teraz są zapauzowane, wrócą. Dead Cells na pewno będę grał. Obieraczka do ziemniaków jest całkiem ciekawa, bo my będziemy mieć dużo Ball of Bandages i tak dalej. Ale to zaczekam z nim jeszcze i tak. Mamski jest zdecydowanie lepszy. Lecimy na walkę z bossem. A ty w Metina grasz czy nie? Już nie. Znaczy nadal mam postać, nadal mam tam dobre konto i w ogóle, ale nie grywam. Jedyną osobą z naszej trójki, która nadal w ogóle się loguje. Ojej! Spectral Tears, siema Rondel, jakiego FI-ka używasz? 3 złote, żółwik dla ciebie, wielkie dzięki za wsparcie FI-ka, już mówię. To jest bardzo stary e-papieros, który dostałem na 18 3 lata temu. Góra to jest Zephyrus V2 chyba, a dół to jest iStick 50W. No mówię, bardzo stary model już. I o czym mówiłem? A, jedyną osobą, która się jeszcze loguje na Metina z naszej trójki, czyli ja, broniar czarny, to jest właśnie czarny i udało mu się w tamtym tygodniu chyba wbić swojego pierwszego skilla na G, bo się codziennie logował, kupował zasadzkę i czytał tylko. Dobra, nie kupujemy sobie tą obieraczkę, czy kupujemy? Ja bym ją kupił, szczerze mówiąc. Dostaniemy tego, Meat Boya. A mając Book of Revelations, i tak będziemy mieli na kolejnym piętrze możliwość. O, bo to inaczej działa. To nie działa na Ball of Bandages, tylko na Cube of Meat. A to bardzo fajnie akurat. Nie mamy dwóch takich samych orbitali. Super. Dobra, lecimy na kolejne piętro. Jestem mega zadowolony. Jeszcze się wrócimy po baterie. Użyjemy wszystkich baterii, aby mieć jak najwięcej zdrowia. To nie jest twój nowy save? Nie, to jest, tak jak mówiłem, stary save. Już po raz 20 mówię. Na streamie gramy na starym save'ie, na tym drugim. Nowy save jest tylko na serię. Kiedy Party Hard 2? Nie wiem w ogóle. Uj, jest, ale pierdnęło. Kal 197. To znowu ja dopiero co wpłaciłem PaySafe Card. 3 złote. Żółwik dla ciebie. Jeszcze raz wielkie dzięki. Jeszcze raz za wsparcie. Czy damy radę to... O nie, zgarnąć. A jednak damy radę bez problemu. Dobra. Będzie specjal na 35k widzów. Czemu? To jest taka dziwna liczba, nie wiem. Na 50k to byłby specjal, ale na 35 to nie wiem. Mógłbym tak naprawdę robić co 1000, ale mi się nie chce. Ile egzaminów w tym semestrze? Szczerze mówiąc nie wiem nawet, nie liczę. Nie wiem kiedy mam kolejny, nie licząc jutrzejszego. Jestem tak wywalony w ogóle z tych studiów, totalnie serio. Powiem wam, że studia na uniwersytecie to jest żart w porównaniu ze studiami na Polibudzie. Tylko tyle powiem. Na Polibudzie byłem niecały semestr, bo przed sesją semestru zimowego zrezygnowałem. A musiałem tam się uczyć więcej niż przez oba semestry tutaj na uniwerku. Ryfek, na jakim serwerze grałeś w Metina? Kiedyś na twierdzy, teraz mam konto na Negrosie. Fajna miniaturka. Po raz kolejny, dziękuję. Widziałeś grę Moonlighter? Widziałem chyba, nie wiem, Bertafi to nagrywa, albo Northern Lion, któryś z tych youtuberów. Widziałem, że on to nagrywa, natomiast nie widziałem jeszcze let's playu, w sensie gameplayu z tej gry. Czemu mamy zczarmioną muchę eksplodującą? To mi się nie podoba, szczerze mówiąc, bo ona bardzo łatwo może umrzeć i nas zranić. Nobelek, to znowu ja. Dodałbyś mnie, please, Fortnite, nickgame.pl. A jak nie, to trudno. Pozdro. 16 zł. Dziękuję bardzo, żółwik dla ciebie. Za twoją... Jak to się mówi? No nie no, po prostu, że za dużego donata. Bardzo dziękuję za wsparcie. Niestety nie dodaję widzów do znajomych, bo mogliby mi pisać, jak będę grał, albo cokolwiek nagrywał. Natomiast jeżeli kiedyś byłbym na TS-ie, byś mnie wyczaił, to często dodaję widzów na jedną grę. Pamiętam, że z którymś widzem i jego kolegami kiedyś grałem parę gierek. Akurat miał urodziny, nie pamiętam niestety imienia. Ale jeżeli to, mój kochany widzu, oglądasz, to cię serdecznie pozdrawiam jeszcze raz. Przyjemnie mi się z tobą i twoimi kumplami grało. Hojność, hojny donate, dokładnie, hojny donate. No, ja mam po prostu czasem taki paraliż mózgu, jeżeli chodzi o wyrazy po polsku. Bo ja te wyrazy wiem jak... O, ale bardzo fajny przedmiot. Ja te wyrazy mam w głowie, tylko że po angielsku. Ja nie potrafię często ich przetłumaczyć na polski. To jest, nie wiem, takie dziwne.
Buch jak gorąco, no strasznie jest po prostu, ja nie mogę się doczekać, jak to zarąbiście wygląda, to jest genialny przedmiot. Nie mogę się doczekać, aż sklepy będą jutro otwarte i pierwsze co robię po egzaminie, to wsiadam na tą hulajnogę i jadę do jakiegoś Auchan czy gdziekolwiek i kupuję sobie wiatrak jakiś wielgachny, żebym mógł sobie siedzieć i nagrywać i streamować bez problemów. Używać jakichś modów? Nie, gramy bez modów. Wszystko to jest Vanilla Isaac. Od kiedy grasz w Isaaca? Od, nie wiem szczerze mówiąc kiedy, bo mi OBS zakrywa długość streama. Ale powinno się chyba wam wyświetlać, tak mi się wydaje. Czy od kiedy grałem w Isaaca tak ogólnie, możliwe, że o to chodziło. Pamiętam, że w tego, w oryginalnego, flashowego Isaaca, to w ogóle zacząłem grać, jak grałem na jakimś privie z moją siostrą w Metina. Także to było naprawdę dawno temu. I pamiętam, że biłem metki w Redlessie moim wojem mentalem. Ile masz godzin w Rebirth? 350. Akurat zapamiętałem, bo jakoś wczoraj jak wszedłem na Steama mi się wyświetlił Isaac i miałem 350 godzin przegrane w Isaacu. Gra Vanilla to znaczy, że 300 bez modów i dodatków. Dokładnie, słuchajcie się broniara, to jest mądry gość. Cichy wiatrak, marzenie każdego youtubera. No, jak sobie przeglądaliśmy wczoraj, przedwczoraj chyba, z czarnym wiatraki, bo on też chce kupić, to właśnie widziałem w połowie z nich, że jest głośny, głośny, głośny. To mi to oczywiście nie pasuje, no bo do nagrywek mimo wszystko chciałbym mieć tak względnie cichy jakiś wiatrak. A wygranych miałeś, czy tylko przegrane? Nie rozumiem, o co chodzi. Grasz w Rainbow Six Siege Ryfek? Nie, nie gram. Wiem, co to za gierka, ale nie gram. Kiedy EU4? Nigdy. Nie mam kupionych dodatków do Europy Universalis 4 i nawet zmieniłem swoją recenzję tej gry z pozytywnej, którą dałem w grudniu 2014 roku. Dwa tygodnie temu ją zmieniłem na negatywną, bo uważam, że to, co Paradox odwala w Europie Universalis 4 z dodatkami do gry, to jest głupota. Teraz nowy gracz, aby do gry wszedł i chciałby kupić sobie pełną grę, musiałby wydać jakieś 800 zł, co jest dla mnie paranoją po prostu i nie będę czegoś tego wspierał. Co myślisz o nagrywaniu RimWorld z jakimiś innymi modami, na przykład zombie? No, zombie to raczej nie, ale jeżeli chodzi o nagrywanie RimWorld, to oczywiście ta seria kiedyś powróci. Nawet sobie niedawno poinstalowałem przeogromną ilość modów, ale wszedłem do gry i na razie mi się jakoś specjalnie nie chce w ten RimWorld grać. Chyba po prostu przegrałem się w RimWorld w ostatnie 2 lata za dużo i muszę mieć od niego troszkę większą przerwę. Bo oczywiście oprócz tych serii, które nagrywałem, to ja w RimWorld przegrałem setki godzin. Siema Voltmaster. Planujesz powrócić do nagrywania Dead Cells? Tak. Boże, ja zapomniałem na dzisiejszy stream wrzucić do opisu najczęściej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, bo jak widzę, że znowu wszystkie te same pytania się powtarzają. Zastanawiam się, ile jeszcze pytań dzisiaj będzie odnośnie RimWorld. A my byliśmy w też roomie. Odnośnie, nie RimWorld, tylko Dead Cells, Enter the Gungeon, Terrarii i Don't Starve z Mangetsu, czy coś w tym stylu. Siemanko, dużo mnie ominęło? Nie. To jest pierwsze podejście z dzisiejszego streama. Ło, pierdnięcie, ale poszło z gruzem. Ananasek, pamiętasz mnie, 3 złote? Ananasek, żółwik dla ciebie. Ty masz konto premium, z tego co kojarzę, dlatego masz Iwonę, która czyta. Szczerze mówiąc, mi się to nie podoba, że jeżeli gdy ja nie chcę mieć Iwony, to jakiś widz może sobie kupić premium na stronie i tak tą Iwonę włączyć. Ale to nie jest jakiś mega problem. Ananasek, mam nadzieję, że to jest kulturalny gość. Także jeszcze raz dzięki za donate'a. I jakoś mi ta Iwona specjalnie nie przeszkadza. Mega nie lubię walczyć z tym bossem, ale... Kurde, my mamy standardowe statystyki cały czas? Tak sobie patrzę. Się trochę zagapiłem na te statystyki i średnio nam idzie z tym bossem. Może zrobimy tak. O, poszło zdecydowanie łatwiej. Oczywiście range-upa sobie bierzemy, średni przedmiot, ale tam... O, przemiana w matkę. Super. To jest latanie strzały spektralne, więc oczywiście, że sobie to weźmiemy. Dark Bama również.
czemu nie? Gramy w ogóle bez czerwonych serduszek chyba w dzisiejszym podejściu. I wrócimy się z tym Darkbamem po czerwone serduszka. Niech je zbierze i może nam da jakiegoś kolejnego Soulhearta. Jaki realny pułap subów jest twoim celem, marzeniem? Jak najwięcej. Z milion, tak, nie? To fajnie by było. Mógłbym sobie w taki full time wtedy youtuber być, mieć wyrąbane. Kiedy Starbound? Jak mi się sesja skończy i będę miał czas na nagrywki z Mangetsu. To nie jest wina Mangetsu, że nie nagrywamy, to jest moja wina. Też się nie obrażajcie na Mangetsu. Rywku, kojarzysz grę Wizard of Legend? Tak, mam nawet tą grę, dostałem klucz do niej przed premierą i nadal jej nie nagrałem. No mówię, no nie mam czasu po prostu teraz z tymi nagrywkami, ale serię z Wizard of Legend również będę planował zacząć, bo gierka się wydaje naprawdę bardzo fajna. Hoi 4, nie wiem co to jest, od czego skrót? Co to jest za gierka? Kiedy koniec sesji? 19 plus 3 dni picia, czyli 22. Nowy save. Nie, to jest save stary. Po raz milionowy mówię. Boże, jak jest gorąco, to jest straszne, dajcie spokój. Muszę mieć ten wiatrak czym prędzej. Ja teraz już to czuję. Skończę nagrywanie, pierwsza rzecz, którą zrobię, to pójdę pod prysznic. Dobra, lecimy na kolejne piętro. Nie garbię się, siedzę prosto. No, siedzę prosto, serio. Mógłbym się jeszcze tak wygiąć, ale to jest bez sensu. Siedzę prościutko, bo mnie tak plecy bolą. Zrobiłem taki trening ostatnio, że ledwo mogę się zginać, ale dobrze. Jaką grę sobie kupić na wakacje? Jak nie masz Rocket League'a, to polecam Rocket League'a, bo to jest moja gra roku od ostatnich 3 lat, serio. Rocket League to jest taka super gierka. Może kiedyś stream z Metka? Nie, raczej nie. Niestety nie, ale fajnie było robić streama z Metka i na przykład z widzami chodzić na Metki Cienia, czy coś w tym stylu. 3 dni picie a Piccolo, no na pewno. Póka klatę, będzie ci zimniej. Nie, jeszcze nie. Kiedyś się tak dowalę, wiecie, za pół roku ktoś wbija na streama. U Jezu, zapomniałem, że to są ci nowi przeciwnicy. Ktoś wbija na streama dorywka, a tu siedzi taki Pakero. Prędzej jak streama z Metka, to bym zrobił streama ze spaceru, jak gram w jakieś Pokémon Go. Darkest Dungeon lepszy. Fajna gierka, ale dziwnie mi się ją nagrywało, szczerze mówiąc. Niezbyt ciekawie. Kiedy masz 100% szans na Devil Room i 50 pokój na pokój anioła, a dostajesz anioła. Feels Batman. Znasz grę Die for Valhalla? Polskiej produkcji wydaje mi się, że by ci się spodobała. Nie, nie znam niestety. Może poznam, jak nie zapomnę, ale zapomnę pewnie. Ty grasz w Pokémon Go, tak. Znaczy, nie, że regularnie i kiedyś grałem jakoś 2 lata temu to wyszło, czy rok temu, nie wiem. W którejś wakacje to bardzo dużo grałem z dziewczyną. Wczoraj sobie ściągnąłem na nowo. I przyjemnie, jak się jest na spacerze, coś w tym stylu. Nawet spoko jest, tak sobie odpalić Pokémon Go, jak się chodzi. Jak to działa na tych? No szczerze mówiąc, całkiem fajnie. Wszystkiego najlepszego, Norberdzie. Jaki jest twój rekord widzów na streamie? 1400 na żywo. Max było, jak odblokowywaliśmy sobie Forgotena. 1390 coś było widzów. Bateria jakaś była. A, da, mamy tyle zdrowia, że nawet mi się nie chce wracać po tą baterię, bo po prostu nie widzimy mapy. Ja nienawidzę chodzić po piętrze, jak mamy Curse of the Lost. Czym prędzej tylko chcę znaleźć sklep, chcę znaleźć oczywiście Treasure Room. Mamy masę kasy, mamy dużo kluczy. No i lecimy sobie na walkę z bossem. Czy to już jest... Nie, to jest Depth 1, więc jeszcze sobie z walki z bossem będziemy mogli wyjść bez problemu. Kiedy seria z Jutgetsu? Po sesji. Boże, noga mi zdrętwiała, nie wiem co ja mam ostatnio, ale jak siedzę na tym głupim krześle, to mi noga drętwieje. Sobie chwilę z wami pogadam, jak mi noga wróci do życia. Może Forgotten na hasza.
Czy ja nie pokonałem Hasha Forgotten? Chyba nie. Ja pierniczę! Ej, no nie dam rady, nie? O co chodzi? Starość, no tak, starość, nie radość, serio. 4 lipca będę miał 21 lat, więc już stary dziad ze mnie. O, pani Antyk, o nie, noga mu brała. Pozdrawiam pani Antyk, nasza, jedna z naszych dwóch uprzywilejowanych widzów. Fajny masz mikrofon, no widać mikrofon? Nie, nie widać, haha. Będzie live z Rocket League. Możliwe, że kiedyś zrobię, bo bardzo lubię w tą grę grać, ale musiałbym mieć do tego drugi monitor. Jestem w stanie to załatwić, bo mój współlokator ma, wiem, że drugi monitor w pokoju, którego nie używa. Tylko jeszcze musiałbym ogarnąć, jak ja miałbym to wszystko zmieścić w ogóle u mnie na biurku, bo ono jest dosyć małe i nie wiem, głośniki musiałbym chyba zdjąć. Ale one i tak są niepotrzebne, bo w końcu mógłbym na słuchawkach grać. Fajne masz łóżko, dziękuję. Teraz wszyscy będą, fajne masz łóżko, fajne masz pościel. Ryfek, czy ty jesteś rudy? Nie, jestem ciemnym blondynem, tylko mam taką beznadziejną kamerkę. O właśnie, cel na wakacje, uzbierać pieniądze na nową kamerkę w końcu. Coraz bardziej widzę, jak ona jest słaba, a nie byłoby problemu na przykład kupić sobie jakiś Bristol taki wielki, zielony cały, lepszą kamerkę i robić po prostu green screena. To by było spoko. Fajny parapet, fajna ściana. No wiedziałem, że będzie spam. Fajne włosy, fajne okulary. Ryfek, czy ty grasz w Fortnite'a? Tak, grywam w Fortnite'a czasami. Fajna gierka. Czy powróci seria z League of Legends? Bardzo mała szansa. Cel na wakacje spać, o to też. Monstrous Tooth, serio, to jest jeden z najgorszych przedmiotów w grze. Znaczy najgorszych, no. Fajny syf w pokoju, dziękuję. Witaj mój słodziaku, o nie, już się zaczyna. Jeszcze wiecie, jakbym czytał to od jakichś dziewczyn, to nawet okej, ale jak czytam sobie witaj mój słodziaku i widzę Michał jakiś tam, no to tak dziwnie brzmi. Teraz mam zagwozdkę, czy wziąć? Chyba wezmę BFF, a wolę mieć większe orbitale i ten nożyk za nami. Ta głowa i większa ilość baterii jest niepotrzebna, i tak mamy strasznie dużo zdrowia. Wydaje mi się, że damy sobie radę bez tego. Najwyżej się uzbiera jeszcze troszkę więcej kasy i się wrócimy do sklepu. Kojarzysz grę typu Rogue Wizard of Legend? Boże, już było to pytanie dzisiaj. Jak to śmiesznie wyglądają oczka. Elo, masz suba. Dzięki, Adam Szczepan. Chciałem przeczytać Adam Szczepan i się bym śmiał, że masz dziwne nazwisko. Siema, psychopatka, nie będę czytał pierwszego. Jestem family friendly content tutaj. Ja teraz też nie wiem sam, chociaż nie, weźmiemy sobie Ball of Bandage z Wara, bo mamy BFF-a, więc jeżeli dostaniemy całego Midboya, to on będzie zadawał zdecydowanie większe obrażenia niż standardowo. A bardzo jeszcze jest możliwe, że na łąbie trafi nam się na przykład Death. Tylko ja bym chciał jakiegokolwiek damage upa albo tier upa. No wyobrażacie sobie to, my jesteśmy na piętrze już numer 5 chyba i nie dostaliśmy nadal ani jednego damage upa, ani jednego tier upa. Jakieś tam lekkie zwiększenie obrażeń z czegoś mamy, ale to jest i tak beznadzieja. Czemu nam się trafiło Cube of Meat, a nie Ball of Bandages? Kolejne. Nie fajnie, to mi się nie podoba. Dobra. Lecimy na kolejne piętro i znowu nie dostaliśmy Devil Roomu. Chcesz naleśniki na kolację? Sobie sam zrobię. Na mocach czy bez? Na modach chyba pytanie powinno brzmieć. Bez modów. Jeszcze raz przypominam, bez modów gramy na naszym standardowym save'ie. Nie na tym z nowej serii. Czy to było pierdnięcie? Nie. Wydawało mi się. Bo na streamach nie gramy na nowym save'ie. Fajne powietrze masz. Nowy poziom miecia, fajnego czegoś. Czy da się połączyć oczy i brimstone? Szczerze mówiąc, to nie wiem. Po naleśnikach czy nie? Będę robił później. Jakie masz hasło na fejsie? Dupa, dupa, raz, dwa, trzy. O, Eddie! O, Eddie do mnie kiedyś chyba nawet kiedyś pisaliśmy. Nie wiem, czy nie jesteśmy znajomymi na Facebooku. Mieliśmy kiedyś nagrywać i w końcu nic nie nagraliśmy. Jakoś nam się kontakt urwał. Pozdrawiamy Ediego serdecznie.
To klikanie to jest dźwięk naszych tirsów. Mamy strzały w kształcie oczu i one odbijając się między sobą robią taki dźwięk właśnie. Muszę zdecydowanie częściej robić obrażenia za pomocą naszych orbitali. Mamy strasznie dużo zdrowia, wydaje mi się, że więcej nam nie potrzeba i tak. Caps off i don't spam właśnie. Słuchajcie się broniara. Broniar to mądry gość. Mówię to już po raz drugi dzisiaj. Fajna firanka. Nie mam firanek, co wy gadacie? Mam rolety. Dlaczego donaty śmierdzą? Nie wiem. Bo pieniądz nie śmierdzi. Nie wiem, ale co ja gadam za głupoty. Jaki seksy dzisiaj jesteś. Taki codziennie jestem, ludzie, co wy? Twoja krew jest słodka czy słona? Słodka. Siema, ile mnie ominęło? Prawie pierwsze podejście całe. Mamy troszkę lepsze tirsy, nie wiem czemu. Przecież nie wzięliśmy żadnego tirzapa. Nie ogarniam. Te tirsy to oczy. Tak, to są oczy, no co wy, jakie zęby? Jakby nam z gałek wypadły oczy, tak to wygląda. Ale dobra, na walkę z bossem nie idziemy, bo z niej nie wyjdziemy. Jeszcze musimy znaleźć treasure room. Fajny z ciebie nerd czy marny? Ja jestem najlepszym nerdem. Taki nerdzik, ale luzak troszkę. Ojej, pani Antyk, ale słodko. Kiedy nowa seria z Terrarii na modach? Jak wyjdzie 1.3.6? Chociaż jak wyjdzie 1.3.6, to pewnie nie będzie serii na modach, bo mody będą musiały być zaktualizowane, coś w tym stylu. To będzie seria z Terrarii bez modów, a jak się skończy seria z Terrarii bez modów, to już wyjdą mody. Panuje już jakieś serie. Boże, już tyle. Ale to jest wkurzające w streamie. Już się boję tego streama na koniec sesji, czy coś w tym stylu, jak zrobię streama właśnie z 5-6 godzin. Ile ja razy będę musiał na to same pytanie odpowiadać? Net głupi live zacina. Czy to u mnie, czy u was? Ja zgubionych klatek nie mam, możliwe, że to u was zacina. Pypek, dodaj na Steamie. Nie dodaję już, bo mam prawie limit znajomych, a chcę mieć parę... znajomych jeszcze do limitu. Żebym mógł kogoś dodać w razie czego, jakbym chciał. Jaką masz grupę krwi? Nawet nie wiem, wiecie co, jest mi tak głupie, że nie znam swojej grupy krwi nawet. Parę razy oddawałem w życiu krew, a nigdy nie wiem, nie wiedziałem nawet jaką mam grupę krwi. Kiedy będzie Terraria i 1.3.6? Nie mam pojęcia. Subskrybujcie Mereza, on wstawia co dwa dni jakiś update z Terrarii 1.3.6. Masz jakiś raid od kogo? Chyba nie mamy żadnego. Raid jest ryfek. Ale od kogo, bo nie wiem. Pozdro od Red True. Okej. Okay. Pozdrawiam również Red True. Serdecznie. Średni przedmiot zmieniamy dalej. To jest fajne. Jacob's Ladder. Bardzo dobre na każdą postać, która nie jest May. Kiedy będzie update do Enter the Gungeon? Nie pytajcie się mnie, naprawdę. Ja czekam na ten update od roku. Chyba już z rok minęło od tego, jak zapowiedzieli ten update. I nadal on nie wyszedł. Jestem tak po prostu zły na to. Mam rajda ze streama 6-osobowego. No to grubo. No ludzie tak często rajdują, żeby dostać do siebie jakiś widzów. Nie to, że jestem zły, ale no. Nie widzę sensu za bardzo. Ale co zarobiście wygląda? Co tu się dzieje w ogóle, ludziska? O, bo my mamy te pupy! Ale super, to jest synergia w ogóle. Z tymi strzałami z oczu. Tak genialnie działa Jacob's Ladder, bo to się non stop odbija. Ale to jest super, naprawdę. Czemu znowu nie dostaliśmy Devil Roomu? Ja nie wiem, co z tymi Devil Roomami. Dobra, lecimy sobie do chess, bo jest ciekawi. I idziemy dalej. Kiedy Undertale? Nic. Czy ty masz coś na szyi? Kebab na cienkim. Co? Nie rozumiem. Broniar jaki zły. Broniar, no.
Nie każdy zaczynał od 100 subów. Chyba, że masz na imię Krystian i masz kolegę znanego youtubera, który cię wypromował. Taki joke. Ile podejść dzisiaj? Nie wiem, raczej niedużo, bo się muszę uczyć na jutrzejszy egzamin z komunikacji społecznej, także no. Doki doki, czy nagram? Raczej nie. Jeżeli będę w to kiedykolwiek grał, a chyba będę, bo mi znajoma bardzo tą grę poleca, to sobie zagram w to samemu. Nie masz debil rubów, bo dziś niedziela handlowa. O kurde, no siadło powiem. Boże, ta miniaturka. Nawet zrobiłem sobie memika z tą miniaturką. Jak ktoś wstawi coś na grupę głupiego, to będę miał, mam z tego mema. Na górze tego zdjęcia jest chyba sobie i na dole kpisz. Tworzę nowe memy, pozdrawiam. Tak, nagram Wizard of Legend, tylko mówię, ludzie, wszystko oprócz Isaaca po sesji. Teraz to mamy po prostu pauzę na kanale totalną, jeżeli chodzi o cokolwiek innego, co nie jest The Binding of Isaaciem. Będzie zapis live? Tak, tak jak zawsze. O, Broniar pisze, że tak, słuchajcie się Broniara, Broniar to jest mądry gość. Co studiujesz? Dziennikarstwo międzynarodowe. Nie śmiejcie się, proszę. Jak tam challenge? Będziemy robić po kolejnym odcinku na nowym save'ie. Nowy odcinek z nowego save'a, czyli czwarty, zrobimy sobie z grid mode'a najprawdopodobniej. Po nim pewnie wezmę się za granie challenge'y i zrobię pewnie z 4 challenge'e, potem znowu sobie pogramy zwykłe podejścia i tak znowu 4 challenge'e. Tak mi się wydaje, że będzie dosyć optymalnie. Czarny ty frajerze. Dobra, ja ci kurczaka robiłem o drugiej w nocy. Ile mnie ominęło? Prawie całe podejście. Nagrasz jakieś anim? Nagram jakieś anim? Chyba, że grę wzorowaną na anim. Kibomin. Nie chcę Midboya, szczerze mówiąc. To nam nic nie daje, bo nie mamy jednego czerwonego serduszka. A co robi ten zwój mi, powiedzcie? Bo szczerze mówiąc nie wiem. To jest chyba, że daje nam jeźdźca apokalipsy, jeżeli się nie mylę. A lewy przedmiot nam nic nie daje, bo on chyba daje tylko nam zwiększone statystyki, jeżeli mamy dokładnie jedno czerwone serduszko. Pozdrowienia z Dubaju, Ryfek. O, pozdrawiam Weroniko, Dubaj. Mam nadzieję, że się tam dobrze bawisz. Zabierasz w kolejności przeciwników i daje ci stat upy chyba. To 7 seals, tak, masz rację. 7 seals, losowe familiary jako jeźdźcy apokalipsy. No to to możemy wziąć. A to po lewo. Pozdrowienia z Sosnowca. Pozdrawiam Yoshi. Pozdrawiam cię, moja ukochana siostro. O kurde. Pozdrawiam Sosnowiec, bardzo cieplutko. Dobra, wezmę to i to. Mamy dużo zdrowia. Dagger Princess Crown, tak. Wydaje mi się, że on nam daje coś tylko i wyłącznie, gdy mamy jedno czerwone serduszko. Wrócimy się jeszcze po Solharta i lecimy na kolejne piętro. Pozdrowienia z Polski. Pozdrawiam całą Polskę bardzo serdecznie. Takie pozdrowienia to ja lubię. No nie, teraz jest pozdro zewsząd. Nie będę już nie będę odpowiadał na więcej pozdrowień. Bierz Midboya. Nie wiem, czy chcę Midboya. Chyba nie. Wolę mieć dwa orbitale jak Midboya i jednego orbitala. Co to są za łzy? To są popy. Nie wiem. Pop to jest opis tego przedmiotu. Ale to jest... Ja kiedyś miałem ten przedmiot na modach, on został dodany w najnowszym update'cie. Jezu, nie pamiętam, jak się te update'y w Isaacu nawet nazywają. Runki. Perthrow weźmiemy sobie na pewno. Daygas możemy użyć teraz. Anzus też możemy użyć teraz. Użyjemy teraz Hierofanta, a Perthrow weźmiemy ze sobą. Możemy wziąć, czemu nie? Mamy BFF-a, więc ta mucha będzie robiła troszkę więcej.
Ale super działają te strzały z Jacob's Ladder. Jestem naprawdę mega zadowolony. Będzie na Like the Forgotten. Wydaje mi się, że po tym podejściu sobie zagramy właśnie Forgottenem. Już nie będę randomował. Po podejściu Magdalenką pogramy sobie jako Forgotten, bo bądź co bądź, na nowym save'ie szybko raczej Forgottena nie odblokujemy, więc chociaż możemy sobie pograć jako Forgotten na naszym starym save'ie na streamie. Mogłeś to zmienić. A rzeczywiście, ale wolę mieć perfil na potencjalny Devil Room i tak, więc bym tego nie zmieniał. Zawsze wiecie, że trzymam zmianki przedmiotów właśnie na Devil Roomy. Tu sobie wejdziemy, czemu nie? I wyjdziemy. Wiem, że orbitala mam, ale wolę mieć dwa orbitale i jak jednego orbitala i Midboya. Midboy wcale tak dużo nie bije. W tej drugiej formie oczywiście bije sporo. Mając jeszcze BFF-a bije dwa razy tyle, ale jakoś za nim nie przepadam. Zdecydowanie bardziej wolę orbitale. Rufek, kiedy Rimworld? No już odpowiadałem na to milion razy, ludzie. Serduszko pominąłem. Wiem, że tam jest Soulheart do wzięcia, ale mamy i tak bardzo dużo zdrowia, a nie chcemy mieć pełnego zdrowia, chcemy mieć pół Soulhearta na koncie. Ej, my nadal gramy ze standardowymi statystykami, mamy obrażenia 3,7. No prawie standardowe to są statystyki. Ale no ludziska, dajcie spokój, jakbyśmy mieli teraz dwa razy większe obrażenia, te strzały z Jacob's Ladder'a biły tak zdecydowanie więcej. Dobra, lecimy na walkę z bossem i bardzo liczę na ten Devil Room. Jeżeli nam się nie trafi Devil Room, to i tak warto zatrzymać Perthrow na The Chest. W końcu na The Chest będziemy mieli 4 przedmioty. Jeżeli coś nam się ciekawego nie trafi, będziemy mogli sobie wszystkie zmienić. Ej, no serio, ja tu nie muszę nic robić. Dzięki temu, że mamy Jacob's Ladder. To jest teraz najlepszy przedmiot, jaki wzięliśmy. On nam robi ponad połowę chyba obrażeń na tych wszystkich przeciwnikach. Bo my standardowym to ich miziamy po prostu po pleckach i nic nie robimy. Haglas, najgorsza runka w grze. Pomódlmy się za Devil Room. Ale nie, naprawdę by to rozwalił ten komentarz, że dziś nie mamy Devil Roomów, bo jest niedziela handlowa. To naprawdę komuś siadło. Dobra. Lecimy do Super Secret Roomu. O, zapomniałem, że tu mogą być przeciwnicy. HP upa chcę, bo HP up da nam zwiększone statystyki z Dark Princess Crown. I to są chyba zwiększone obrażenia i latanie, które i tak już mamy, ale no te zwiększone obrażenia jak najbardziej się przydadzą. Kiedy Dead Cells? Jak nagram? No ludzie już. To są takie oczywiste pytania, nie będę na nie odpowiadał 20 razy, przepraszam. Jak ktoś po prostu wszedł później i się nie dowiedział niestety. No spójrzcie na to, ja strasznie długo biję tą... No nie dostaliśmy Devil Roomów, niedziela handlowa znowu weszła. I wiecie co, ja się nawet wrócę specjalnie po te Soulhearty, bo dużo obrażeń otrzymaliśmy. Niedziela niehandlowa, właśnie, niehandlowa, przepraszam. Ja już się nauczyłem mówić niedziela handlowa na każdą niedzielę, w której nie ma handlu. Jakoś tak, nie wiem, dziwnie. Tu będzie szybciej przejść. Co to za postać? To jest Magdalenka. Następne podejście gramy Forgottenem. Forgotten cheatowany, tak. Ale spoko, na nowym save'ie wszystko będzie legit odblokowywane. Jak oceniasz studia? Podobają ci się? Tak, bardzo mi się podobają. Ciekawe są nawet. Tylko nie wiem, czy robotę po nich będę miał, dlatego coraz więcej czasu poświęcam na YouTubie. Co robisz w poniedziałek? Piszę egzamin i idę po wiatrak, żeby móc jak żyć. O Jezu. Dark Princess Crown działa, ale tiersy mamy lepsze. Okej, no to czyli tak naprawdę troszkę zwiększenie obrażeń tak. A przy Jacob's Ladder tiersy chyba są i tak ważniejsze jak obrażenia zwykłe, więc spoko. Najlepsze dla nas byłyby pokoje, w których jest bardzo dużo przeszkód, jakieś kamienie, coś w tym stylu, bo im więcej przeszkód, tym częściej te strzały z Jacob's Ladder po prostu się odbijają.
Jera jest lepsza na The Chest jak Perthrow. Bo zawsze dostaniemy 4 przed... Jezus Maria. Fobos. Kurczę. Żółwik dla ciebie oczywiście. Ty już byłeś 2000 zł, jesteś numer jeden tutaj. Nie wiem naprawdę nigdy co mówić, jak ty robisz te donaty. Bardzo ci dziękuję. Co ja mam więcej powiedzieć, no? Nie wiem. Tak jak mówiłem chyba na ostatnim streamie, chciałbym się kiedyś dowiedzieć, jak masz na imię chociaż, żebym mógł ci po imieniu dziękować. Jeszcze raz, wielkie dzięki dla ciebie. Ukłon w twoją stronę. Na pewno wydam sobie tego donata od ciebie na jakiś dobry wiatrak, żeby mnie nie grzało tak. Kurde, no. Pozdrawiamy wszyscy Fobosa w czacie. Fobos jak wbije, to jest szał. Zawsze lubię oglądać stan transmisji mam. Z wyświetlonymi statystykami streama właśnie w tym momencie. Zawsze lubię oglądać te statystyki, jak Fobos płaci donata, bo nagle średnia ilość wiadomości na minutę to po prostu leci w górę kosmicznie. Dobra, lecimy na walkę z bossem. Ja cię. Ale ten czerwiec to w ogóle się jakoś fajnie zaczyna, powiem wam. Bo nie dość, że w końcu będę miał wolne, no bo się kończy semestr. Pogoda się fajna robi. Ja wiem, że narzekam na to, że jest gorąco, ale mimo wszystko zdecydowanie bardziej wolę, żeby było ciepło jak zimno. Uwielbiam lato. Coś mi powoli, mam nadzieję, że wychodzi z niektórymi sprawami. Więcej będę nagrywał, no nie wiem. Ciągle na razie ten czerwiec jestem uśmiechnięty, bardzo się z tego powodu cieszę. Może zamiast wiatraka wentylator. O właśnie, racja, to jest wentylator. Będę kupował sobie wentylator oczywiście. Dla tych, co nie wiedzą. O, Xazus, bardzo dobry widz, pisze wszystkim info podstawowe. Super. Szanuję, pozdrawiam takich widzów. Strzelaj w ścianę. A właśnie, jak to działa? Czy strzelanie w ścianę? Nie, jak strzelam w ścianę, to niestety to nie działa. Odlatują jedynie pioruny, gdy uderzamy w przeszkody jakieś. Na ścianie to nie działa. Więc to jest bardzo upierdliwe przy walce właśnie z Isaaciem albo z Blue Baby. Bo te pioruny, które widzicie, nie zadają nigdy obrażeń Isaacowi, one po prostu od niego odlatują. Dużo mnie ominęło. Prawie całe podejście, ale nie martwcie się, jeszcze jedno sobie oczywiście zagramy. Cześć Tomek Poziomek, szanuję za nick. Bardzo zabawny. Ryfek, jak zabiję Mom's Hearts, to mam tylko Devil Room i skrzynkę. Co zrobić, żeby był ten promień co ty? To pewnie dopiero zacząłeś grać. Nie pamiętam, co musisz dokładnie zrobić, ale jest szansa, żeby zamiast Devil Roomu pojawił ci się tylko Angel Room, to musisz po prostu nie brać przedmiotów z Devil Roomu. Jak ci się trafi Devil Room wcześniej, musisz omijać wszystkie Devil Roomy i liczyć na to, że trafi ci się Angel Room po walce z Mom's Heart. Jest na to szansa tam 50%. O, super przedmiot. I wiecie co? Weźmiemy sobie Tiny Planet, bo to powinno fajnie działać na tym, na tych naszych strzałach. 5 razy zabij Szatana albo Isaaca. Możliwe, że właśnie tak to działa. Jak ktoś wie na czacie, to możecie naszemu widzowi kochanemu odpisać. To również powinno nieźle działać, bo nasze strzały będą się kręciły. Harley Quinn Baby nie chce. To jeszcze sobie wezmę, ale resztę przedmiotów zostawię. Jest szansa, że nam się trafi na przykład, nie wiem, Perthrow i przedmioty zamienimy. Ja nadal nie dostałem żadnego damage upa, to jest nienormalne, no. Czemu żadnego damage upa nie możemy dostać? Siemka Rywciu, siemka Arnold. Też tu będzie trochę problem, bo nasze strzały są najlepsze w pokojach, gdzie jest bardzo dużo przeszkód, czyli właśnie jakieś kamienie, coś takiego. Jak się trafi taki pokój, to zobaczycie, co będziemy robić z przeciwnikami. Bierz wszystko. No nie, no te przedmioty nam w ogóle nie wpłyną na rozgrywkę, więc weźmiemy sobie po prostu je zostawimy. Jest szansa, że tak jak mówię, zmienimy te przedmioty na coś lepszego w przyszłości. Ryfek, jesteś najlepszy w tę grę. Bardzo dziękuję. Czy Isaac to fajna gra? Twoja opinia. Kurde, nagrałem z Isaaca z 200 odcinków na kanał, więc nie grałbym w nią, jeżeli to by nie była dla mnie fajna gierka, oczywiście. Jak odblokować runy? Runy, niektóre są odblokowane na starcie? Szczerze mówiąc, to nie wiem.
Możliwe, że one nie są na starcie odblokowane. Wiem, że niektóre z nich, a możliwe, że wszystkie odblokowuje się za pomocą challenge. Musisz sobie wejść w twoim save'ie w challenge i tam powinny ci się wyświetlić właśnie niektóre do przejścia. Nie wiem dokładnie, które oczywiście dają odblokowanie runek, ale sobie można sprawdzić na wiki oczywiście. Ile godzin masz w Isaacu? 350. Mieliśmy rynka, teraz jest pypek. Od naszych strzał mamy pypka. Ryfek to taki typo fajny w telewizorze, co? Jak się, co się z tymi strzałami dzieje? O co, come on? Jak one obok siebie są, tak szaleją strasznie. Jakbyśmy mieli, tylko tak jak mówiłem, te przeszkody w jakimś pokoju, żeby te strzały się odbijały od kamieni, to sami byście zobaczyli, co tu się by działo. Szynek. Szynek mi się spodobało, jak na razie. Jak się nie mylę, wszystkie poprzez challenge się odblokowuje. No właśnie. Ej, jako postacią odblokowałeś The Forgotten. Wydaje mi się, że Azazelem. No Azazel jest chyba najprostszą postacią w grze. No nie chyba. Na pewno Azazel jest najprostszą postacią w grze, więc... Pewnie Azazelem, ale nie potrafię. Nie pamiętam. Znaczy... Jaką postacią odblokowałeś? Odblokowałem postacią, która nazywa się... Cheaty. Niestety. Witaj, młynek. O, młynek do kawy. Azazel na haksach. No, już ktoś odpowiedział. To był Azazel, tak. Azazel na haksach. Tą postacią sobie odblokowaliśmy Forgottena. To jest Capricorn. Wszystkie statystyki w górę, bardzo fajnie. Na DCS zamiast rynek to skrzynek. Kto da więcej? Szukamy nowych ników dla rynka. Rywka, Boże, ja już sam na siebie mówię czasami rynek, bo tyle razy widzowie to przekręcali, że... Bonharta dostaliśmy. Spoko, chyba nie możemy go wziąć. A nie, wzięli? Nie, tak, nie możemy go wziąć. Ja w Isaacu powoli zbliżam się do 900 przegranych godzin. Boże, w żadnej grze tyle nie mam. Najwięcej mam w Rocket League. W Rocket League mam przegranych chyba około 600 godzin. I to jest zdecydowanie moja najczęściej grywana gra ever. Znaczy ever. W Diablo 2 przegrałem zdecydowanie więcej godzin, ale Diablo 2 na Steamie nie mam. Ale jeżeli chodzi o gry właśnie ze Steama, to jest Rocket League. Drugi w kolejności... Nie, Isaac nie będzie. Druga w kolejności Europa Universalis 4, potem pewnie Isaac właśnie. Skrzynek, synek, ryżek, haksorek, rzymek. Boże, ale tego frytek to już jest też standardowo. Diablo 2 szanuję, oczywiście. Dajcie spokój, ja w ogóle... Jak wpadł do mnie czarny weekend temu, tydzień temu w weekend wpadł do mnie czarny, no jakiegoś tam browara i pizzę. Przeglądaliśmy moje gry, które mam na półce. No bo to jest mój pokój tam w Skierniewicach. Tam mam masę gier, jak kiedyś kupowałem gierki niecyfrowo. I kiedyś byłem takim graczem w Diablo 2, że tak bardzo się bałem, że znikną mi save'y z tej gry, że specjalnie poszedłem do komputerowego, kupiłem płytę CD i na płytę CD zgrałem save'y ważące kilkanaście kilobajtów, nie? I mam na płycie CD zripowane moje save'y do Diablo 2 z jakichś 10 lat temu, które grałem. Dobra, pierwsze podejście bardzo fajne, udane. W ogóle bez damage upów praktycznie całe podejście, ale i tak się mega udało. Jacob's Ladder nam mega pomógł i teraz sobie zagramy za pomocą Forgottena chyba. Będzie 3 dni chlanie Piccolo, tak, na pewno. Co robisz, że jesteś taki... Zajebisty. W ogóle nie, wydaje mi się, że to jest przekleństwo. I nawet na kulturze języka, na zajęciach, które miałem w pierwszym semestrze, uczyłem się, że wyraz zajebisty jest przekleństwem. I to takim naprawdę hardym. A oglądałem coś teraz wczoraj leciało w telewizji. Nie wiem, czy to nie był festiwal jakiś w Opolu, moi rodzice nie oglądali. I normalnie tego słowa nie... cenzurowali. I się bardzo dziwiłem. Takie... Wiem, że to jest mało ciekawe, ale dla mnie się wydało ciekawe. Okej. Okay. Czerwone serduszko dostaliśmy. Shard of Glass chyba właśnie działa tak, że jak otrzymamy obrażenia, mamy szansę na otrzymanie serduszka. Bardzo fajnie. Pretty Fly. Świetny przedmiot. Lecimy dalej. Jakie masz mody do Isaaca? Można zobaczyć. Nie mam żadnych. W tym momencie nie mam żadnych modyfikacji do Isaaca zainstalowanych.
Gramy na standardowym Isaacu oczywiście. Dead Tooth. Nie mam pojęcia co to... okej. Okay. Jak atakujemy, mamy tą chmurę jakąś obok siebie. Czyli nic ciekawego tak naprawdę. Moon to jest teleport do Secret Roomu, użyjemy. The Forgotten to modyfikacja? Nie. Forgotten wyszedł w najnowszym booster packu, to się nazywa. W najnowszym update'cie do Isaaca, jeżeli macie oryginalnego Isaaca Afterbirth Plus, to na Steamie wyszła aktualizacja już parę tygodni temu. Naprawdę dawno temu to wyszło. 48 Hour Energy. Teraz nam się nie przyda, ale fajnie wiedzieć, że to mamy. Wydaje mi się, że Dead Tooth to jest w ogóle słaby przedmiot. On chyba nie zadaje dużo obrażeń. Poza tym musimy strasznie blisko przeciwników dojść, żeby w ogóle im zadać obrażenia. Ale może na tym Forgottenie, jak i tak, no super. Jak i tak musimy podchodzić mega blisko tych przeciwników, to jakkolwiek będzie to użyteczne. Płytek, cheatek, Diabłek 2. To już jest po prostu na siłę szukanie ników. Wróćmy się po... A jeszcze się nie wrócimy po czerwone serduszko. Low napisał długi komentarz i... Mimo, że bardzo bym chciał, to go nie przeczytam, bo jest po prostu długi. Witaj, u mnie burza. U mnie jest gorąco, strasznie i... W ogóle nie widać śladów burzy. Nie, mam zasłonięte teraz rolety, nie dlatego, że słońce wpada, bo i tak mam pokój dobrze przynajmniej ustawiony, że to słońce jest zawsze po drugiej stronie budynku, ale niestety ta moja kamerka jest taka słaba, że jakbym miał troszkę bardziej rozświetloną lewą stronę twarzy, ona kompletnie nie daje sobie rady, jeżeli chodzi o dynamic range, nie wiem jak to jest po polsku. I tylko to by było jasne jak słońce, jakbym był żarówką, a tej tak by nie było widać wtedy. Więc nie mogę siedzieć przy słonecznych dniach na streamie, muszę zasłaniać zawsze rolety. Ja właśnie czytam od paru dni, że idą burze, ochłodzenie i tak dalej, ale ciągle, Boże Święty, tak gorąco. Critical Gamer, elo, pozdrów, dajesz z tym podejściem, 3 złote, żółwik dla Ciebie, wielkie dzięki za wsparcie, lecimy z tym podejściem, to mi się podoba, pump up, lecimy. Dodajesz do LoL'a. Nie, już nie dodaję znajomych do LoL'a. Jeszcze sprawdźmy, czy jest gdzieś może tutaj Secret Room. Fajnie by było odkryć Super Secret Room z jakimś, nie wiem, HP upem, coś w tym stylu. Dobra, nie będę szukał dalej, szkoda mi bomb. Jedno minimum chcę na jakiegoś, na jakiś kamień z X-em, czy coś w tym stylu. Lecimy na kolejne piętro, masa baterii, niestety nieużyteczne, ale mówi się trudno. Co to za kółeczko? Kółeczko to jest teraz w nowym update'cie zmieniony... pasek ładowania. Tutaj ładujemy sobie naszą kość do wyrzucenia. Kiedyś paski ładowania były po prostu takie zwykłe, poziome paski. Teraz to zmienili i mamy właśnie takie fajne kółeczka. Kiedy Q&A? Q&A kiedy? Kurde, myślałem nawet ostatnio nad jakimś Q&A, żeby nagrać. Wydaje mi się, że w te wakacje na pewno zrobimy. Na początku oczywiście raczej tych wakacji. Jeszcze może w lipcu, może nawet przed lipcem właśnie, w czerwcu. Ale jakoś niedługo sądzę, że będę się na Q&A szykował, więc możecie się zastanawiać nad pytaniami i obejrzeć poprzednie Q&A. Nie, wydaje mi się, że nawet jeżeli jakieś pytania pojawiały się na poprzednich Q&A, i tak na nie odpowiem jeszcze raz, bo od ostatniego Q&A naprawdę bardzo dużo czasu minęło, dużo nowych widzów przyszło na kanał, więc dużo osób tych Q&A po prostu nie mogło nie widzieć. No i się coś mogło zmienić od tamtego czasu. Kiedy dupa osła? A nagrywamy Jackassów. No, można coś nagrać, to by było bekowe. Jeszcze trzeba tylko Czarnego przekonać. Roleczki, stroje panny i siebie się wrzucamy na fabrycznym. Pay to win, słaby przedmiot, ale no nie mamy żadnego innego, więc możemy wziąć. Może następna gra będzie Lostem. Jeżeli w ogóle będzie następna gra, bo tak jak mówiłem, ja niestety... Troll. Byłem u Huntera na live. Co to jest za dźwięk? 30 zł. Żółwik dla Ciebie. Dziękuję bardzo za wsparcie, ale co to było? Tu się robi jakieś dziwne rzeczy. Ja mówię, o co chodzi? Gram, jakiś kurde syrena dzwoni. Ten tip and donation widzę jakiś rozwinięty jest i możemy wstawiać dźwięki jakieś dziwne. Jeszcze raz wielkie dzięki za wsparcie. 30 zł naprawdę sporo, ale kurde.
Dziwne, to dziwne. Wejdźmy sobie do sklepu, czemu nie? Black Candle, bardzo chciałbym zbierać na Black Candle. Słabe podejście masz. Jak na razie takie znośne. Tirzapa dostaliśmy, HPapa dostaliśmy, to jest dopiero drugie piętro, więc jest szansa na to, że zaraz nam ułoży całe podejście Devil Room. A mi oczy łzawią albo się poce na powiekach, nie wiem, jest tak gorąco, strasznie, naprawdę. Policja za cheatowanie, o nie. Jak się Devil Room trafi, to będzie policja, że handluje w tą niedzielę niehandlową w Devil Roomie. Ryfek od tyłu, kefir. Ryfek. Ej, serio, ryfek od tyłu to jest prawie kefir. Ale całe życie po prostu żyłem w niewiedzy. Odnowione po prostu moje życie dzisiaj się stało. Ty już masz większy damage niż Magdalena na koniec, no. Pentagram, bardzo fajny przedmiot. Tutaj nie bierzemy nic, czy bierzemy... Gimpiego. Ja bym wziął Gimpiego, szczerze mówiąc. No. Weźmiemy sobie Gimpiego, czemu nie? Jak otrzymamy obrażenia, jest szansa na to, że dostaniemy jakiegoś Soulhearta. Poza tym, jeżeli uda nam się zbierać jeszcze 6 coinów, to na tym piętrze i tak dostaniemy Blackhearta z naszego Black Candle. Jeszcze 5 coinów, mam nadzieję, że gdzieś wyleci. Dałem ci trochę kasy, ale sama nie mam, więc sorry. Nie masz za co przepraszać, no bez przesady. Ale przyznam, że informacja bardzo cenna. Naprawdę. Pamiętasz mnie? Nie pytajcie, czy kogoś pamiętam, bo potem wszyscy się będą pytali, czy kogoś pamiętam. A nie chcę się znaleźć w sytuacji, że ktoś się spyta, czy kogoś pamiętam. Co tu się dzieje? Troll. Niebo normalne. 20 złotych. Znowu jest policja za cheatowanie. Żółwik dla ciebie. Wielkie dzięki za wsparcie. Co tu się dzieje w ogóle? I czy to się aktualizuje? Tak, aktualizuje się. Myślałem, że wskoczysz zaraz na naszą top 5 donate'ów. Kiedyś był jakiś taki bug, że się nie aktualizowało. Musiałem za każdym razem ręcznie to wszystko aktualizować. O co chodzi w ogóle? Troll nam wpłaca, ale nie jestem zły. Nie mam za co. Dobra, sprawdźmy, czy tutaj jest gdzieś secret room. Bardzo by mi zależało na tych 5 coinach, jakby nam się trafił secret room z coinami i moglibyśmy kupić Black Candle, no byłoby super. Nie, no więcej bomb, ja chcę coiny. Są 2 coiny. Jest szansa, że 2 coiny wylecą jeszcze z tego ziomka w sklepie. Niestety nie wyleciały. Chyba nie mamy szans na to już. Znaczy, mógłbym jeszcze szukać na przykład super secret roomu. Ale no, nie wiem sam, gdzie on mógłby nawet być. A dobra, jest tutaj. Blackheart. No chociaż tyle. Możemy teraz sobie przynajmniej zmienić się w duszkę i nie umrzeć. Lecimy na kolejne piętro, bo do boss challenge roomu chyba nie jesteśmy w stanie wejść. Dobra. Lecimy. Piękna miniaturka, też mi się bardzo podoba. Jakieś bekowe miniaturki zacząłem stawiać. Nigdy nie wiedziałem, co mam stawiać na te miniaturki, także to takie coś z dupy. Niech będzie. Chociaż się ktoś może pośmieje. Wazon Exe. O nie, ktoś pamięta, że nam nie mówili wazon. Jesteś takim dobrym youtuberem, który zachęcił mnie do kupna terki. Zagramy kiedyś. Nie, nie grywam niestety z widzami. Przykro mi, bo za dużo widzów po prostu by chciało grać. Ale cieszę się, że skłoniłem cię do zakupienia terarii. Mam nadzieję, że sobie w nią grywasz i fajnie ci się gra. Mogłeś do boss challenge'u? Aha, mogę wejść, jeżeli duszek ma mało zdrowia. Dobra, nie wiedziałem. Na ciebie mówili pedał. Gruby na mnie mówił pedał. Głupek. On zawsze... Co tu się dzieje w ogóle? Idę na top 5, troll XD. O co chodzi? Big Games jakieś. O co chodzi? Big Game. A, jeszcze raz żółwik dla ciebie. Wielkie dzięki za wsparcie. To już naprawdę 8 dyszek. Ale ja muszę ogarnąć, jak działają te w ogóle jakieś inne donaty na Tip and Donation, bo nie ogarniam, o co chodzi tutaj. Jakieś syreny, dźwięki, jakieś gify. Czy ja mógłbym na przykład coś wstawić, co moglibyście wrzucać właśnie ode mnie jakiegoś gifa, na przykład z moją mordą jakiegoś gifa. O co kaman, nie wiem. Nie ogarniam totalnie. Grasz jeszcze w LoL'a, bardzo rzadko. Jeżeli nie mam co robić, często wskakuję na TS, a znaczy często. Teraz ostatnio właśnie rzadko, bo nie mam czasu. Bo sesja i w ogóle. Ale jak miałem czas, wskakiwałem na TS-a do znajomych Tryfona z Templa.
I tam właśnie oni często grają właśnie w LOLa. Niefajny pokój. Zapomniałem, że umrę, jeżeli umrę jako duszek, więc już wolałem stracić to czerwone serduszko. No, oni tam grają w LOLa, jeżeli gram w LOLa, to naprawdę bardzo rzadko, parę razy na miesiąc może i właśnie ze znajomymi. Loczka. O nie, strzałem na boki. Ja w LOLa skończyłem grać na Velkozie. Nie, to ja jeszcze troszkę dalej grałem. Velkos, Velkos. A nie, jednak nie wiem, kto to jest Velkos. Myślałem, że to jest Kha'Zix. Nieważne. O co chodzi z tym duszkiem? Forgotten ma dwie fazy. Mamy pierwszą fazę szkieleta, on ma te bone hearty. Takie kościste serduszka, które działają jak czerwone serduszka. Tylko, że mają jakby 3 punkty wytrzymałości, a jeżeli je stracimy, to je tracimy na zawsze. Duszek ma tylko i wyłącznie soul hearty i black hearty. Jeżeli któraś z form zginie, no to już koniec podejścia. Siema, co mnie ominęło? Całkiem fajne podejście numer 1. Ale spoko, będzie zapis, będzie można sobie obejrzeć na przykład jutro. O co chodzi, kurde? O co chyba? To jest głośne. Moich widzów tutaj głuszy zaraz. Troll XD, nawet nie wiem, kto to jest. Ale jeszcze raz, Żółwik, wielkie dzięki dla ciebie za wsparcie, bo naprawdę, o co tu kamal? Ktoś nam się wspiął na podium top donatorów. O co kamal? O co kamal? Top 3 PogChamp, no serio, PogChamp nasz tutaj nowy. Muszę naprawdę tak bardzo ogarnąć to tip and donation. A tu byliśmy, dobra, lecimy na sklepik. Troll jest top 3, no. Syrena Egze. Ej, to jest chyba głośne, ja mam bardzo ściszone głośniki. Humbling Bundle. Ja mam bardzo ściszone głośniki, ale mam nadzieję, że dla was to nie jest jakoś specjalnie głośne. Wydaje mi się, że to jest głośne, ale no tam. O co chodzi? Dajcie spokój. Co to jest w ogóle? Jak to wyłączyć? Ja pierniczę, ja tu zaraz wyłączę dźwięki w ogóle z tego. No nie przeczytałem komentarza, ale Żółwik, dzięki za wsparcie. A tam było chyba hehehe tylko. Muszę ogarnąć te dodajty, bo to jest dziwne. Nie chcę, żeby po prostu, wiecie, ja jestem naprawdę wdzięczny za te donaty i w ogóle, ale nie chcę, żeby jakieś dźwięki wywalały naszym widzom po prostu nagle w słuchawkach. Żeby to było na przykład ograniczone, żeby nie było spamu od trzech dyszek, przepraszam, od 3 złotych, tylko właśnie od jakichś 2 dyszek, że no okej, już jak ktoś tam wpłacił więcej, należy mu się możliwość atakowania uszu. Widzę, co tu się dzieje, no? Znowu syrena, no! Rypek nie czyta, bo donaj się wyświetla. Żółwik, jeszcze raz dla ciebie za wsparcie. Nie ogarniam, o co chodzi, naprawdę. Rypek, dbasz o swoich widzów, szanuję nawet. No naprawdę, staram się. No mówię. Nie ogarniam, to mnie totalnie wybiło z rytmu. Wracamy do podejścia, lecimy dalej. Od kiedy zacząłeś grać w LOLa? Od bety. 2009 chyba. Same hakery, dokładnie. Ten duszek to a soul po prostu. Witam Ryfek, witam Kuri. Wiatrak za 140 zł będzie, no, na pewno. Każdy dźwięk jest dodatkowo płatny, na przykład syrena 1 zł. Aha, okej. Okay. Tylko, że czy ja mogę jakieś ograniczenie włożyć, żeby ktoś nie mógł puszczać na przykład syreny wpłacając tam donate za 3 zł. Alarm przeciwhakerski, dokładnie. Przeciwhandlowy. Kaczyński opuścił szpital, aha. Nie przeglądam jakoś wiadomości ostatnio. Katonite, świetny, kolejny damage up. I wydaje mi się, że to jest koniec piętra. Nie lecimy do cross roomu, nie lecimy do challenge roomu. Byliśmy w sklepie, byliśmy w treasure roomie, lecimy dalej. Wolisz Diablo 2? Ale urywał. No nie, no ludzie, proszę. Bez takich, misteranek. Dziękuję mimo wszystko, ale no, muszę to ograniczyć.
Na pewno od kolejnych streamów. I wracając, Diablo 2 czy 3? Diablo 2... Kurde, obie gry są fajne. Tylko że Diablo 3 to jest kompletnie inna gra jak dwójeczka. Obie są fajne, ale mam wybierać jedną, to oczywiście dwójkę. Zagraj Grid Mode'a, proszę. Nie będziemy raczej grali Grid Mode'a na streamie. Następny odcinek z nowego save'a na pewno będzie natomiast na właśnie Grid Mode'ie. Dlaczego nie czytasz mojego komentarza? Ryfek szanuje dla... Szykuje dla ciebie fanarta z tobą i mam snipe. Ja pierdziem, co się dzieje? Trolu kochany, to już 170 zł wpłaciłeś, bo naprawdę jestem tutaj bardzo wdzięczny, zdziwiony. I Serena nie jest najgorsza. Na pewno lepsza jak to jakieś Ale Urbo i tak dalej. Także żółwik dla ciebie jeszcze raz za wsparcie. Możemy pozdrowić serdecznie trola, bo naprawdę dzisiaj poszalał. Ile masz hajsu z donate? Zależy jak, bo na przykład za SMS-y dostaję 50%. Nie wiem, czy nie ma napisane nawet na tej stronce. A za SMS-y jakoś 50%. Tam tip and donation jakąś prowizję zawsze pobiera, PayPal jakąś prowizję pobiera. Ale mogę założyć, że z 95% przelewem albo PayPalem zawsze dostanę. Więc zdecydowana większość. Troll próbuje przebić Vepal jego, albo nie daj Boże Fobosa. Nie... Łukasz się nie da przebić tak łatwo. Łukasz to jest ziomuś. Ryfek, kiedy szansa, że porozmawiamy? Jak będę kiedyś na streamie, na TS-ie. Zdecydowanie częściej będę na TS-ie, tak jak mówiłem, no po sesji. Wydaje mi się, że nawet mógłbym zrobić takie weekendowe pogadanki z wami, coś w tym stylu. Że po prostu w weekend siądę na właśnie TS-a. Na mój publiczny kanał, bo jeżeli nie wiecie, mam własny kanał na multiteamspeaku multits.com.pl. Link do tego jest pod każdym filmikiem z przedostatniego chyba miesiąca. Jeżeli tam jesteście na publiku, a ja akurat wejdę na TS-a, to często was przerzucę na priwa i z wami pogadam. Ale no mówię, to się bardzo rzadko zdarza, bo wchodzę na TS-a tylko żeby pograć ze znajomymi. Ale możliwe, że odpalę coś takiego tylko po to, żeby z wami pogadać w wakacje, już coś w tym stylu. Kiedy Enter the Gungeon? No jak będzie update ludziska? Ryfek, kto mi usunął komentarz? Nie pisze się OEU, tylko ON. ON-EU. I nie wiem kto, możliwe, że jeden z naszych kochanych modów. Nie no, to jest nawet śmieszne, jak nie ma aż takiego spamu i to nie są takie, wiecie, 3 złotowe donaty, że można non-stop spamić. Także żółwik jeszcze dla ciebie. Boże, co to się dzieje w ogóle? Ktoś się spytał, czy znalazłem miejsce na rolki w Łodzi. I tak, znalazłem, nawet jestem na grupie Rolki na Rolkach. Łódź, strasznie w ogóle dziwna nazwa grupy, Rolki na Rolkach. No ale nieważne. Jeżeli będę jeździł często na tych rolkach, to pod... Lubię placki! No nie, no już tak. Bez czegoś takiego. Za te 3 złote to jestem... Kurde, też nie chcę brzmieć, że jestem niewdzięczny za to wszystko, ale nie chcę, żeby taki spam po prostu... Dzięki za wsparcie, ale no mówię. Starajcie się nie spamić aż tak tym. Często jeżdżę na rolkach pod placem Dąbrowskiego. Tam pod teatrem. Także jeżeli jeździcie, jeżeli będę jeździł, to zazwyczaj wieczorem. Jeżeli jeździcie na rolkach, to zapraszam właśnie na plac Dąbrowskiego. Tam jest szansa, że możecie mnie wyczaić. Kiedy update Enter the Gungeon? Nie mam zielonego pojęcia. No, nie chcę nałamić na razie, bo chcę mieć lepszy przedmiot aktywny, ten jest słaby. To jest jakiś niewidzialny przeciwnik, czy mi się wydaje? A nie, bo ten po prostu znika, dobra, nieważne. Ja mam rolki, a jesteś z Łodzi? Zapraszam w Łodzi na rolki, naprawdę pod... Lubię placki! No nie no... Proszę was... Znaczy ja dziękuję, ale no, nawet jestem wdzięczny, ale proszę bez spamu.
Lecimy dalej. O czym mówiłem? O tych rolkach. No właśnie, to mnie ciągle wybija z rytmu po prostu. No i znowu, no. Ja nie mogę tutaj z wami w ogóle pograć, bo są non-stop donate. Dzięki wielkie, żółwik. Będę troszkę szybciej te donate po prostu leciał. Jak zazwyczaj. Bo nie chcę ograniczać widzów, którzy nie wpłacają. Bez spamu za dźwięki, proszę. Muszę zmienić platformę, tak? To mi się nie podobają te dźwięki, szczerze mówiąc. Plan dzień dobry, refek, kiedy nagrasz dawcę 3 złote. Dobra, wyłączam dźwięki. Przykro mi, wyłączam dźwięki. Dbamy o widzów. A, tylko nie wiem, jak wyłączyć dźwięk. Nie będzie pierdnięcia teraz też. Albo wyłączę w ogóle donate'y, tak to. Nie. Nie, to proszę, bez spamienia tymi dźwiękami, bo mnie to strasznie wybija z rytmu, a ja nadal chcę grać i mimo wszystko też się skupiać na widzach, którzy nie muszą wpłacać, wiecie. Zwykłego streama zrobić. No. Jeszcze jakiś mój sąsiad zaczął walić teraz. Disco polo. Możesz ustawić szablon poniżej jakiejś kwoty i przyciszyć maksymalnie dźwięki. Super, dobra. Tego to teraz nie będę robił, bo to i tak jest ostatnie podejście, ale na następny stream muszę to ogarnąć, bo nie chcę mieć takiego spamu tym. Elo, co mnie ominęło? Szczerze mówiąc, to naprawdę dużo. Bo i podejścia, i nowe jakieś donaty. Dobrze, że wyłączył. Nie, na razie nie wyłączyłem, ale jak będzie dalej spam, to po prostu wyłączę. Przez twoje oczy. Ej, serio, wiecie co? To jest właśnie Zenek non-stop mi leci często z okna. Jak moi sąsiedzi puszczają właśnie jakieś disco polo, to... Na coś się uczyłem, to było z półtora tygodnia temu. Siedzę przed kompem, odpaliłem sobie notatki. Nie wiem, czy na jakieś gatunki radiowe, coś w tym stylu. I no nie minęło 3 minuty, jak zacząłem się uczyć i za oknem przez twoje oczy zielone. No i tak miałem przez następne 2 godziny disco polo, więc było bardzo fajnie. O, super, pierdnięcie. Wolisz psa czy kota? Psa. Super, to krótkie pierdnięcie, to mi się podoba. Żółwik dla ciebie. Dzięki za wsparcie. Kotów, no nie wiem, przepraszam wszystkich miłośników kotów, ale nie przepadam za kotami. Po prostu jeszcze nie znalazłem w życiu normalnego kota, który by mnie nie drapał, albo cokolwiek chciał robić. A psy są takie miluśne i fajne, a koty są takie B. No. Lubisz disco polo? Tak, bardzo lubię disco polo. Najlepsza muzyka do bawienia się na imprezach. Każdy się śmieje z disco polo, ale... I nie słucham disco polo samemu, jak jestem oczywiście w domu, ale na imprezach jak najbardziej. Czy chcesz zostać takim graczem Fortnite jak Izak? Nie, Fortnite'a nie gram jakoś, wiecie. Też na przykład Fortnite to jest taka gra, w którą nie gram po to, żeby nagrać, tylko nagrałem ją dlatego, że w nią gram po prostu. Jest całkiem fajna, przyjemnie mi się gra ze znajomymi. I no... Nigdy jakoś specjalnie w nią nie grałem, żeby tylko wygrywać, tylko no... Żeby sobie pograć ze znajomymi i było fajnie. Znasz Sławomira, oczywiście. Lubisz psy, bo ogarnęłam dobrą chińszczyznę. Zrobisz challenge z Enter the Gungeon. A jak miałby wyglądać challenge z Enter the Gungeon? Bo nie rozumiem. Kocham twoje odcinki. A ja kocham was, serduszka dla was wszystkich. Ale następny stream serio ogarnę troszkę bardziej profesjonalnie. Jeżeli nie zapomnę, zrobię nawet jakiś regulamin. Często zadawane pytania ogarnę. I nowy szablon zdecydowanie na tip and donation. Który to zapis gry, ten na to 100%. Ten zapis, na którym teraz gramy, to jest zapis standardowy, na którym sobie graliśmy już kiedyś.
ten, w którym będziemy odblokowywać tam 1000%, to jest zapis tylko i wyłącznie na serię. Używasz programu Cheat Engine i dodajesz itemy. Tylko żeby odblokować Forgottena. Będziesz grać trochę w LoL'a, raczej nie. W sensie grać może tak, ale nie nagrywać. Czy lubisz Lodomira od Roysona? Nie wiem, kto to jest Lodomir od Roysona. Lodomir to jest chyba taki ziomyś, który pisze komentarze pod filmami. I Lodomir to jest, nie wiem, czy czasem nie ten, jakiś misio po prostu z jakiejś bajki? Między nami misiami, coś w tym stylu? Fajna w ogóle jest ta bajka, naprawdę. Oglądałem sobie jeden odcinek na necie, taka przyjemna, luźna. Ja lubię bajki oglądać ogólnie. Eden i Eli, coś w tym stylu, uwielbiam. Powiedz, jak działają bone hearty? Tak jak już mówiłem wcześniej, bone hearty... O, nowy trinket! Co on robi? Fingerbone. Co robi nowy trinket? Fingerbone, bo pamiętam, że go niedawno odblokowaliśmy. A bone hearty działają tak, że mają 3 punkty wytrzymałości, nie tak jak zwykłe czerwone serduszka 2. Jakie je stracimy, to tracimy je na zawsze, ale można je odnawiać. O, pierdnięcie znowu mamy. Troll. Hehehehe. 10 zł. Żółwik dla ciebie, wielkie dzięki. Boże święty, ty płacisz 270 zł. Kurde, stary. Naprawdę, wielkie dzięki, bo to jest kupa hajsu. Refactionuje za Diablo 2 i bajki. Jak dostaniesz obrażenia, to masz szansę na dostanie Bonharta. A tak, widziałem. Tylko że ta szansa jest przeogromnie mała. Ale i tak fajnie, możemy sobie z tym chodzić. Na pewno na Forgottena się przyda. I czy będzie zapis live? Tak jak również mówiłem wcześniej, tak, zapis live będzie. Opłacało się otrzymać obrażenia. Nie dość, że dostaliśmy... Czemu my dostajemy w ogóle te podwójne czerwone serduszka, jak otrzymujemy obrażenia? A, Bone Shard, okej. Tylko nie chciałem otrzymywać obrażeń na... akurat duszku. Nieważne. Solhard, jak wyleciał Capricorn, świetny przedmiot. My teraz możemy otrzymać kosmiczne ilości obrażeń, bo i tak mamy przeogromnie dużą ilość czerwonych serduszek na ziemi, możemy sobie to odblokować. Jak odblokować Forgottena? To już spójrzcie na wiki, bo to jest naprawdę dosyć skomplikowany proces i od razu mówię, że nie jest łatwy. Jeżeli nie odblokowujecie, nie dacie sobie rady tego odblokować za pierwszym razem, to się nie dziwcie. Czy oglądałeś Rick i Morty? Tak, oglądałem. Bardzo fajna kreskówka. Czy tobie też myli się Capricorn z Leo? Nie, już grałem w tyle w Isaaca, że ich nie mylę. Ale kiedyś oczywiście mi się też mylił. Będzie coś z lepszym, przystojniejszym i z większą ilością subów youtuberem Mangetsu. Ej, ja już mam chyba więcej subów jak Mangetsu. Kiedyś miał więcej, ale już go chyba przegoniłem. I coś będzie, na pewno. Będzie Starbound i... pewnie w przyszłości nie jedną serię Terrarii jeszcze nagramy. Tak, wiem o tym Daily Challenge'u. Ktoś już pisze od paru odcinków o tym, żebym coś odblokował grając w ileś tam 30 chyba Daily Challenge'y. I to ludziska, że nie odpisuję na wszystkie wasze komentarze pod filmikami, nie znaczy, że ich nie czytam, więc nie musicie ich pisać wiele razy, bo serio, ja praktycznie każdy wasz komentarz czytam. Chyba, że na przykład piszecie pod filmikiem sprzed paru miesięcy, to jeżeli nie wyświetli mi się w aktualnościach, to mogę to przeminąć po prostu. Restock czy chcemy? Raczej nie. To jest lepszy przedmiot aktywny, więc sobie kupimy. Kupmy sobie kartę. Two of Clubs, spoko. Lecimy dalej. Ryfek, oglądasz anime. Skończyłem oglądać Dragon Balla Super. Przestałem oglądać Naruto Shippudena tam na jakimś... 70 którymś odcinku. Pewnie do niego wrócę. Ale jeżeli chodzi o anim, to to jest jedyny anim, który oglądałem w życiu, więc... można powiedzieć, że oglądałem anim, ale no mówię, to... te najpopularniejsze jedynie. Gdzie jest w ogóle droga do walki z bossem? Jakie to piętro? A my mamy Curse of the Labyrinth, ja dopiero teraz się skapnąłem, ej! Troll. Nara, idę. Szybka informacja. Żółwik dla ciebie, wielkie dzięki za wszystkie donaty, naprawdę. 275 zł, żeś wpłacił, jestem ogromnie ci wdzięczny. Troll XD. Pozdrawiamy wszyscy trolla i żegnamy go na czacie. Musisz wrócić do Naruto, to jest świetne, no ja wiem. Oglądasz Boruto, no jak nie skończyłem Naruto, to jak mam oglądać Boruto? Polecam One Punch Man, jeżeli chodzi o anime. Tak, bardzo dużo osób go poleca również. Mam nadzieję, że to jest takie anime bardziej luźne.
Bo coś luźnego lubię oglądać, jeżeli chodzi właśnie o kreskówki, o anim. Wentylator za 275 zł. No teraz sobie mogę kupić taki wypasiony totalnie. Jaki jest twój ulubiony znak zodiaku w Isaacu? No wydaje mi się, że Capricorn, bo to jest old sat up. Pisces jest bardzo fajny, bo dużo osób nie wie, ale Pisces daje nam niezwykłego tears upa, tylko daje nam tear delaya. Czyli możemy sobie zmniejszyć tearsy nawet do poziomu 1, jeżeli mamy wystarczającą ilość, przypuśćmy, Pisces wziętą. One Piece, Król Anim, Bleach. No to są takie, które często słyszę. Strasznie luźne i komediowo walczące. Czyli, że luźny jest pan. Bardzo fajnie, bo tak to z chęcią go obejrzę. Jeszcze musimy... A nie, byliśmy w dwóch treasure roomach, byliśmy w sklepie, byliśmy wszędzie na tym piętrze. Lecimy na walkę z bossem. Walka z adversary, to jest pierwsza. Druga to jest chyba już z matką walka. Czyli nie fajnie, bo straciliśmy jedną szansę na devil room. Ale powinniśmy sobie dać radę. Kurde, ale genialne jest to otrzymywanie czerwonych serduszek z tego Glass Sharda, to chyba tak się nazywa. Nagrałbyś może serial albo odcinek z Revelations Mod. Wiem, że się nie zgodzisz, ale dałem ci serię na kanał. Tak pamiętam. Revelations to nie było takie... Grałem, to jest chyba takie lodowe. Grałem w to i mi się nie zapisał odcinek i byłem zły. Ale nie wydaje mi się, żeby to było na jakieś nie wiadomo ile odcinków podejście. Poza tym bardzo trudny jest ten mod. To oczywiście nie jest minusem, ale no... Nie wiem, raczej nie planuję w najbliższym czasie jakichkolwiek modów w ogóle instalować. Jest Devil Room, bierzemy sobie Polaroida. Ale słaby ten Devil Room. Te Soul Hearty nawet nie są nam w ogóle przydatne. Ryfek, jesteś moim ulubionym youtuberem, jesteś najlepszy. Dziękuję bardzo, Steve Colo. Jesteście moimi ulubionymi widzami wszyscy. Jesteście najlepsi. Dragon Maid, Król Anim, okej. Boże, jak trąbią, jeszcze jakaś baba drże mordę za oknem. Nie wiem, w której fazie lepiej nam teraz chodzić. Wiem, że mamy pół czerwonego serduszka zbite. Więc właśnie, najpierw podniosę to jedno serduszko, które tu leży. I dopiero teraz będziemy chodzić jako Forgotten po piętrze. Co sądzisz o ASG? Nie wiem, co to jest ASG. Revelations Chapter 1. Tak, to jest właśnie to lodowe. Właśnie nie pamiętam, czemu przestałem w to grać, bo... Fajnie był zrobiony ten mod, oczywiście. Ale no mówię, odcinek mi się nie nagrał. Mega się wkurzyłem, możliwe, że dlatego. Nie chcemy otwierać... Albo jest szansa na Przenegapiego. Dwa Soul Hearty, więc oczywiście lecimy teraz jako duszek. Zdrowie sobie możemy odnowić. A otrzymane obrażenia teraz na szkielecie, to po prostu stracimy naszego Bonhearta. Masz jakąś konsolę? Nie. Jedynie mam konsolę w Isaacu do cheatowania Forgottena. Nie przepadam za konsolami. Mam peceta. Na konsolach nie pograłbym w gry strategiczne, więc dlatego ich po prostu nie mam. Grałem w Heroesy 3, oczywiście, tak jak każdy. Subskrybować Rywka albo ban. Dobrze, Dominiko, sprowadź tutaj dyktaturę. Subskrypcja Rywka albo ban. Naprawdę? Mangi nie ma już... Myślałem, że Mangi ma 30 już. On ma chyba 30, nie pamiętam. Też wolę PC, szanuję do bólu. Ale też nie jestem jakiś, że gracze konsolowy to wiecie, biedaki, tak jak niektórzy. Konsole też są spoko. Poza tym w dzisiejszych czasach, znaczy teraz już powoli te ceny kart graficznych i RAMu powoli spadają, ale tak z 2 miesiące temu, gdzie te karty graficzne były w kosmicznych cenach i RAM nadal jest w kosmicznych cenach, bardziej się opłaca być graczem konsolowym nawet. Gdzie ja zawsze byłem przeciwko na przykład płaceniu abonamentu za multiplayer w konsolach i tak dalej, to tak teraz, no serio, bardziej się opłaca być graczem konsolowym, bo po prostu wychodzi taniej. Ryfek, powiedz jakiś łamaniec językowy. Stół z powłamywanymi nogami. Proszę bardzo. Ryfek spełnia
Marzenia widzów. Dobra, lecimy dalej. Co mnie ominęło? Jedno podejście i większość tego. A to jest ostatnie podejście już, jak coś. Tak jak mówiłem, muszę się uczyć. Tu off claps, jeszcze więcej bomb. Lecimy dalej. Czy mam CS-a? Tak, mam nawet parę odcinków z CS-a na kanale. Niektóre z nich jeszcze były nagrywane w czasach, jak przeklinałem na odcinkach. To już zmierzchłe czasy, naprawdę. O, nowy bosik. Powinno być spoko w takim ułożeniu pokoju. Albo i nie. Nie za bardzo znam jego ataki, w sensie nie wiem, jak on się rusza przed zrobieniem danego ataku. Chyba dwa razy otrzymaliśmy obrażenia na duszku, więc wolę teraz grać jako Forgotten. I wyjdzie czap, od razu szarżujący. Wydaje mi się, że zdrowiem nie musimy się przejmować. Zdrowia powinniśmy mieć naprawdę sporo. Mimo wszystko i tak się wrócę, bo tam mieliśmy solharty. Na pewno minimum jednego solharta możemy jeszcze wziąć i wydaje mi się, że to wszystko. Najwyżej jeszcze pół czerwonego serduszka, coś w tym stylu. Ryfek, kiedy następny live? Nie mam żadnego pojęcia. Ten boss to z booster packa. Tak, nowy boss z booster packa właśnie. Kurde, za blisko stałem. Nie chcę stracić czerwonego serduszka, więc jako duszek tutaj już powalczymy resztę walki. Mamy masę zdrowia, więc nie ma co się martwić jakoś specjalnie. Dobra. Lamp of Call, bardzo fajnie. Wracamy po solharty i lecimy na kolejne piętro. Yes. Gelatyna. Witam, witam. Pierwszy donate dla ciebie zasłużone przez RZ. 3 złote. Żółwik dla ciebie. Wielkie dzięki za wsparcie. Oglądam cię od 3 lat. Super. Co to booster pack? Booster pack tak nazywają twórcy Isaaca update'y w Isaacu. Nowy update to jest nowy booster pack. Dobry wieczór, Rywku. Do kiedy robisz live? Do końca tego podejścia, więc już niestety niedługo. Rywek, grasz w Clash Royale? Nie. Grałeś w Realm Royale? Nie. Nie wiem, pierwszy raz w ogóle to słyszę. Studiuję dziennikarstwo międzynarodowe. Dobra, pypeć, ja spadam. Narka wszystkim. Na razie, Ksazusie. Ciebie również kojarzę. Dobra, lecimy dalej. O Jezu. Ale jest gorąco. Jest strasznie. Dobra, zdrowia mamy naprawdę dużo. Mega się cieszę. Wszystkie maszyny sobie wysadzamy. Piguł nie bierzemy. I lecimy na walkę z... Itlifs. Tak, to jest chyba Itlifs na tym piętrze. Utero 2. Ktoś się pyta, jak mam Isaaca skrakowanego i mody. To jak kupię go na Steamie, to będę miał safe. Powinieneś mieć. Mody są przechowywane w jakimś tam folderze. Więc nawet jeżeli Steam ci z automatu nie wykryje ich, możesz sobie go kupić oryginalnego i jakimś tam sposobem te save'y po prostu ręcznie przenieść do dobrego folderu. Ryfek, jak będziesz dziennikarzem narodowym, to jak często będą odcinki? Codziennie, bo ja będę robił... będę dziennikarzem na moim własnym kanale. Będę ten... Ryfek Max Kolonko, mówię jak jest, łódź. O kurde. Dwa serduszka, super. Na letniej wyprzedaży kupuję Isaaca Afterbirth i Afterbirth Plus. Fajnie, jeżeli byłby właśnie na wyprzedaży Isaac, bo chciałbym go komuś kupić. Co robią twoje bomby? A miałem jakieś... A, bomby walą taką kupę, że wszyscy w pokoju otrzymują obrażenia. O nie, otrzymałem obrażenia od Pina, jeszcze straciłem nawet serduszko. To jest najgorsze możliwe stracenie zdrowia w grze. Ja powinienem teraz się zabić specjalnie sam. Mamy bardzo mało zdrowia już na Forgottenie. Lepiej nie ryzykować. Wróćmy się po... Pół serduszka chyba styknie. Mi możesz kupić. No nie, nie widzą. Studiuję dziennikarstwo międzynarodowe. Mówię po raz trzeci już dzisiaj. To nie po zabiciu przeciwnika pojawia się zielone koło, tylko zielone koło pojawia się obok nas i to jest martwy ząb, Dead Tooth.
Nie rzucaj w kością w pina, tylko normalnie wal, odpycha go. Okej. Emperor. Zostawimy sobie na katedrę. Zdecydowanie. Jeden tysiąc, mamy 35 tysięcy. No naprawdę, sporo już tych widzów jest. Mogę jako tako myśleć o tym jako mojej przyszłości nawet. Super. Dlaczego nie czytasz moich komentarzy? Napisz jeszcze raz, to postaram się przeczytać. Ken Kaneki. Czy zrobisz następny odcinek Apolionem? Jak go odblokuję, to z chęcią zrobię Apolionem, bo następne, bo wszystkie odcinki są grane na nowym save'ie, a nie wiem, czy mam Apoliona odblokowanego, chyba nie. Ryfek, czy mam psa? Nie, nie mam. Oglądałeś BoJack Horseman? Tak, to jest mój ulubiony serial, BoJack Horseman, Boże, uwielbiam, naprawdę. Kocham ten serial. Depresyjny taki bardzo, ale mój ulubiony serial, jaki w życiu widziałem. Polecam serdecznie, BoJack Horseman, na Netflixie możecie sobie zobaczyć. Przypadkiem nie jest od początku dostępny. Też mi się wydawało, że jest od początku dostępny, ale chyba po tym nowym update'cie nie jest. Sam już nie wiem. Jeżeli jest dostępny, to zagram sobie oczywiście nim, ale nie pamiętam, żebym go widział w moich dostępnych postaciach. Jestem prawie pewny, że nie mam Apoliona. Rick i Morty też widziałem oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej. Dobra, bierzemy serduszko, lecimy na walkę z bossem. It lives, nie powinno być jakieś straszne. Kurde, najgorsze jest to. A nie, przecież dobra, it lives to my robimy coś takiego i cała walka praktycznie wygrana. Teraz musimy tylko uważać, gdy it lives zacznie strzelać laserem. Tak, to w ogóle nam chyba nic nie jest w stanie zrobić. Jak stoimy zaraz za Forgottenem. Dobra. Cała walka. Devilum oczywiście nie mamy, mamy Polaroida, więc lecimy na katedrę i od razu używamy Emperora. Ryfek, masz może rodzeństwo? Tak, mam siostrę. Spróbuj to przeczytać. Obserw w grupę, bo tam jest mój szkielet fanart. Widziałem ten komentarz. To, że na niego nie odpowiadam, to nie znaczy, że albo nie czytam go na głos, to nie znaczy, że tych komentarzy nie widzę. Tylko nie będę streama przerywał, aby wejść na rywkową grupę. Ola Kwiatkowska, jesteś moim ulubionym youtuberem. Super, bardzo się cieszę. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Ten moment, kiedy robisz ze swojego ciała tarczę, dokładnie. A bardzo lubię właśnie z tego powodu grać jako Forgotten, bo nie mam problemu z bossami, których nie za bardzo z nimi lubię walczyć, bo oni są nudni, szczerze mówiąc. Walka z Isaaciem, walka z Blue Baby nie jest jakoś mega ekscytująca, więc po prostu szybciej sobie przez nie przelecimy. Same plusy. Nagrasz Antiberfa, please. Mam parę odcinków z Antiberfa. Czy do niego wrócę? Pewnie tak. Tylko bardzo rzadko do niego update'y wydają. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz update wyszedł do Antiberfa. Kiedyś były nawet historie, że Antiberfa to w ogóle dołączą do gry i zrobią z niego po prostu kolejny update, coś w tym stylu. Chyba jednak nic z tego nie wyjdzie. No ale sam nie wiem. Jesteś moim szóstym ulubionym youtuberem. No zawsze lepiej być szóstym ulubionym niż znienawidzonym. Nagrasz Alpha Berf. Nie wiem, czy to działa w ogóle po najnowszym booster packu. Co byłem w Antiberf innego? W ogóle inne piętra, inni bossowie. Bardzo fajne. Bardzo fajna modyfikacja. Ale beznadziejne przedmioty, masakra. Strzelanie do tyłu też średnie. Ej, w ogóle mamy oko z tyłu. No, chyba zawsze mamy, nieważne. Lecimy. Jaki, który masz level w karnetu w Fortnite? Nie wiem, z 40, coś w tym stylu. Nie grałem jakoś specjalnie dużo w tym sezonie w Fortnite'a. W tamtym sezonie udało mi się odblokować chyba z 80 poziom karnetu.
A ten płatny karnet kupiłem dopiero na jakimś 40 poziomie karnetu i to 5 dni przed zakończeniem sezonu. O Boże święty. O Jezu, pomoc. Miłej reszty weekendu. No na pewno będzie miła. Żółwik wielki dla ciebie. Mega pozdrowienia ode mnie. Wielkie dzięki. Pozdrówmy jeszcze raz wszyscy Fobosa na czacie. Uwierzcie mi, że ten weekend mam naprawdę bardzo udany. Od początku do końca chyba. Co prawda teraz będę musiał się jeszcze uczyć na ten egzamin, ale... Będę się uczył na pewno z uśmiechem na twarzy. Zrobię sobie zaraz zarąbiste żarełko, kupiłem sobie jogurcik, kupiłem sobie banany. Będę jadł dzisiaj specjalnie nie naleśniki z pasztetem, tylko będę jadł naleśniki z jogurtem i z owocami. I ze słonecznikiem. Polecam wszystkim, bo naprawdę super posiłek. Ja cię. Ale stream dzisiaj siadł w ogóle. Wyłącz te pierdy. Nie, pierdy to już jest standard, po prostu sztandarowy dźwięk donate'ów na naszym streamie. Pamiętam, że nie miałem co wybrać na dźwięk donate'a, gdy jeszcze streamowaliśmy na Hitboxie, to było naprawdę bardzo dawno temu. I od tamtej pory, od tego streamowania na Hitboxie zostały te pierdy. Także to już jest dla mnie część historii, te pierdy, raczej ich szybko nie zmienię. Naleśniki z pasztetem? O, to widzę jakiś nowy widz, bo nie wie, że ja jadam naleśniki z pasztetem. Pamiętam Hitboxa, no. Pozdrawiam wszystkich, którzy pamiętają Hitboxa. To były dobre czasy. Ja nadal na Tip and Donation na przykład się loguję jako Ryfek, tam Hitbox i tak dalej. Mam link do Hitboxa podany. Ryfek, weź streamuj z taką deformacją ryja jak z miniaturki, plus 2k widzów. Jakbym wiedział, jak coś takiego włączyć, to pewnie bym streamował, ale wydaje mi się, że do tego musiałbym mieć zdecydowanie lepszą kamerkę. Mi hitbox nie działał. Pamiętam właśnie, że na hitboxie dużo osób miało problemy. Dużo osób pisało, że tam im ścina stream, że mają jakieś tam lagi. Wydaje mi się, że na YouTubie to wszystko działa zdecydowanie lepiej. Na YouTubie jestem bardzo zadowolony z tych streamów. Dużo osób też pisało, żebym nie streamował na YouTubie, tylko żebym streamował na Twitchu na przykład. Ale na YouTubie, z tego co zauważyłem, testowałem sobie streama na Twitchu. Na YouTubie mam zdecydowanie mniejsze opóźnienie, to po pierwsze. Po drugie mam... Od razu tak jakby, jak powiadomić wszystkich widzów, bo wszyscy, którzy są zasubskrybowani i mają dzwoneczek, wiedzą, że jest stream. Wszyscy, którzy sobie wejdą na ich subskrypcję, wiedzą, że jest stream. Jedno kliknięcie i na streamie już są. Czat się wyświetla, mogę też od razu go wstawiać na zapis streama, mogę wstawiać na kanał bez żadnego przesyłania filmu na nowo. Ja tam ze streamowania na YouTubie jestem jak na razie zadowolony. Nie muszę się martwić jakimiś subskrypcjami, mam tylko tam swoje donate'y i tyle. Jak będę miał pewnie więcej widzów, to ogarnę jakieś subskrypcje, żeby nie było spamu takiego mega na czacie. Ale na razie też nie ma na to potrzeby, jest wszystko git. Tak powiem ci sekret, subskrybujecie od początku kanału, mordo. No to długo, to już prawie 3 lata, bo zacząłem chyba w lipcu 2015 nagrywać. Ale serio, jak sobie przypomnę te pierwsze odcinki w porównaniu z teraz. Halo, cześć, witajcie. Tutaj Ryfek. Gramy sobie w Isaaca. No, idziemy na walkę z bossem. Masakra. Subskrybujecie od Rimworlda. No, Rimworld to też były początki mojego kanału. I o tyle to jest ciekawe, że na przykład na samym początku kanału z Rimworld miałem więcej widzów i więcej wyświetleń jak z Isaaca. Isaac to nie była moja główna seria. Moją główną serią było właśnie Rimworld. Nudno było, no. Nudne było to komentowanie. Ale piękne czasy, jest to wspominać. Pamiętam, że pierwszy mój odcinek, który osiągnął 1000 wyświetleń i się strasznie tym jarałem. Pamiętam, wszystkim mówiłem, patrz, mój odcinek ma już 1000 wyświetleń. To był chyba drugi odcinek z Rimworld właśnie. Nie no, nie były jakoś specjalnie złe te odcinki, tylko zdecydowanie brakowało im po prostu trochę życia. Jakbym był troszkę bardziej żywy na tych odcinkach, no to byłoby zdecydowanie lepiej. Mam nadzieję, że teraz jest troszkę po prostu właśnie żywiej, ciekawiej.
I się mnie ogląda w miarę przyjemnie. Ja pamiętam pierwszy filmik, oglądam go o miesiąc. To jest w ogóle dedykacja. Podoba mi się ta miniaturka. Muszę częściej takie miniaturki bekowe wstawiać. Bo miniaturki na odcinki już mam ogarnięte, piękne. Jeszcze raz Cię pozdrawiam, mój kochany grafiku Patryku. A na streamie muszę właśnie takie z dupy bekowe miniaturki wstawiać. A teraz Isaac. No, na jednym z odcinków mam 100 tysięcy wyświetleń, dajcie spokój. 100 tysięcy wyświetleń, to jest kosmiczna ilość w ogóle. Wróćmy się po serduszko. Wydaje mi się, że na Forgotonie nie ma różnicy, czy mamy pół serduszka, czy całe. Nawet jak otrzymamy obrażenia normalnie za jedno serduszko, to i tak nie tracimy tego Bonharta nim. No właśnie, tak jak teraz. Za szybcy jesteście, zdecydowanie. Nagraj flashowego Isaaca, też się do tego zbieram, kiedyś nagramy. Ryfek, Eleven ci znany? Tak. Eleven, wydaje mi się, że to jest Eleven, nigdy nie wiem jak to czytać. To jest kolega Wiśni, z Wiśnią, Wiśnia nawet na znajomego dodanego na fejsie i z nim kiedyś nagrywałem odcinek. Z Elevenem nigdy nawet nie rozmawiałem, ale wiem oczywiście kto to jest. Kolejne pytanie o anim. Dosłownie pół godziny temu odpowiadaliśmy na takie samo. Dobra, lecimy na walkę z bossem. Od razu mówię, że jeżeli trafi się Void, to nie idziemy. Nie mam czasu, muszę się uczyć niestety, ja jeszcze muszę coś zjeść. I po prostu jest tak gorąco, że ja już nie wytrzymuję tutaj. Dobra, oddalmy się troszkę, tu powinno być bezpieczniej. No i oczywiście ogień i lecimy. Bonehard pokój wcześniej. A rzeczywiście jest na minimapie, nie zauważyłem. Ale damy sobie radę bez tego. O nie, otrzymałem obrażenia od muchy. 48 hour energy na red candle, to jest w ogóle nowa strategia. Ej, mam nadzieję, że nie umrę, bo mamy tyle zdrowia, że jest szansa, że umrę tutaj. Ale nie no, postaram się. Będziemy grać w formie duszka, póki... A może nie, może jednak polatamy też jako szkielecik. Dobra, ustawmy się tu. I za szkieletem tylko będziemy stali. Co chwila się będziemy tylko ruszali, aby nie otrzymywać więcej obrażeń z strzałów. No, podejdzie bliżej. Nie powinienem brać tego serduszka, ale i tak raczej damy radę. Podejdzie bliżej Blue Baby, to my się odsuwamy jako Forgotten i tyle. Podoba mi się to, że w momencie zmiany z duszka na Forgottena on z automatu atakuje. No i cała walka. Cały stream, tak jak mówiłem, do Voida nie idziemy. Lecimy do skrzyneczki, kończymy podejście. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że stream wam się podobał. Było naprawdę bardzo miło, bardzo fajnie. Jestem głodny jak nie wiem co. Muszę zjeść sobie naleśniczki moje kochane. Tym razem nie z pasztetem właśnie. No i tyle chyba no. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się i cześć. Pozdrawiam was wszystkich, dzięki.